Dzień dobry, witam Państwa. Dnia 30 marca 2023 roku otwieram 70. sesję Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie. Witam bardzo serdecznie koleżanki i kolegów radnych. Witam burmistrza Szklarskiej Poręby, pana Mirosława Grafa, zastępcę burmistrza Szklarskiej Poręby, pana Zbigniewa Misiuka, skarbnik miasta Szklarskiej Poręby, panią Agatę Skowrońską. Witam bardzo serdecznie mieszkańców, którzy dzisiaj odwiedzili naszą salę, przybyli na obrady naszej sesji. No i oczywiście witamy mieszkańców zainteresowanych, którzy mogą uczestniczyć w naszej sesji za pośrednictwem internetu. Nasza sesja jest publikowana na serwisie YouTube. Zanim przedstawię porządek obrad, chciałbym bardzo podziękować mojej zastępczyni, pani Małgorzacie Duszkowskiej, która w miesiącu lutym perfekcyjnie i wzorowo przeprowadziła bardzo sprawnie sesję podczas mojej nieobecności. Dziękuję ci bardzo. Przedstawiam porządek obrad. Ustęp pierwszy. Rozpoczęcie posiedzenia sesji Rady Miejskiej. Ustęp drugi. Informacja z realizacji programu wspierania rodziny. Ustęp trzeci. Wnioski i zapytania mieszkańców Szklarskiej Poręby. Ustęp czwarty. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Punkt pierwszy. Zmiany uchwały budżetowej miasta Szklarska Poręba na rok 2023. Punkt drugi. Przyjęcia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie miasta Szklarska Poręba. Punkt trzeci. W sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazywania obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szklarska Poręba. Punkt czwarty. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Szklarska Poręba w 2023 roku. Punkt piąty. W sprawie uchylenia uchwały z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki, Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie. Punkt szósty. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek położonych w obrębie trzecim w mieście Szklarska Poręba. Punkt siódmy. W sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy Wiosennej, przy ulicy Wiosennej. Punkt ósmy. Także ulica Wiosenna. Punkt dziewiąty. Zbycie nieruchomości także przy ulicy Wiosennej. Punkt dziesiąty. W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Kołątaja. Punkt jedenasty. W sprawie najmu nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Jedności Narodowej. Punkt 12. W sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Gimnazjalnej. Punkt 13. W sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Franciszkańskiej. Punkt 14. Kolejna dzierżawa, ulica Demokratów. Punkt 15. Dzierżawa nieruchomości przy ulicy Jedności Narodowej. Punkt 16. Kolejna dzierżawa przy ulicy Kolejowej. 17. Także przy ulicy Kolejowej. I punkt 18. W sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Waryńskiego. Ustęp piąty dzisiejszego porządku obrad to jest przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Ustęp szósty. Sprawozdanie burmistrza Szklarskiej Poręby o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Ustęp siódmy. W sprawie sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w okresie międzysesyjnym. Ustęp ósmy. Odpowiedzi na interpelacje. Ustęp dziewiąty. Przyjęcie interpelacji radnych. Ustęp dziesiąty. Wnioski i zapytania radnych. Ustęp 11. Sprawy różne. Ustęp 12. Zamknięcie posiedzenia sesji Rady Miejskiej. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie do punktu 4. Ustęp 1. Porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 44/519/21 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 4 obręb 8 w rejonie dawnej kopalni Stanisław. Proszę o sprawdzenie kworum.
Jeszcze chwileczkę brakuje nam kworum radnego Mirosława Chochoła. Dziękuję bardzo. Stwierdzam kworum. Obradujemy w chwili obecnej 12 radnych. Proszę o przegłosowanie wniosku o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad. To jest w sprawie uchylenia projektu, uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dawnej kopalni Stanisław. Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Informuję, że za głosowało 11 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Informuję, że rozszerzono porządek obrad dzisiejszej sesji i wprowadzono do porządku obrad projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o planie miejscowym dla dawnej kopalni Stanisław. Przechodzimy do ustępu drugiego dzisiejszej sesji. Jest to informacja z realizacji programu wspierania rodziny. Witam panią kierownik, zapraszamy, proszę o przedstawienie informacji. Przepraszam, pani dyrektor Elżbieta Pawłowska. Dzień dobry Państwu, nazywam się Elżbieta Pawłowska, jestem dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie i mam przyjemność zaprezentować sprawozdanie z działań podejmowanych w 2022 roku i planowanych do podjęcia w 2023 w ramach programu wspierania rodzin ze Szklarskiej Poręby na lata 2022-2025. Tak. Głośniej? Można głośniej? W styczniu tego roku, minionego roku, 2022, został przyjęty nowy program, kolejny program wspierania rodzin ze Szklarskiej Poręby. Przyjęty został jako kontynuacja poprzedniego programu, a jednocześnie oparty został na nowych wynikach badań, które zostały przeprowadzone w ramach podmiotów, które realizują działania wspierające rodzinę. Ale także uwzględniono otoczenie rodzin, które żyją w Szklarskiej Porębie i między innymi dostrzeżono to, co Państwo doskonale wiecie od wielu lat. Niestety kwestia demografii jest dla nas niekorzystna, czyli ciągle systematycznie spada ilość mieszkańców. Dane z urzędu różnią się od danych z GUS-u. Nawet w urzędzie mamy dwa różne wskazania, bo są to osoby zamieszkujące na stałe, są też z meldunkiem czasowym. Ta ilość, która jest tutaj wskazana, 5294 osoby, to są stali mieszkańcy Szklarskiej Poręby. Czasowi, razem z osobami, które na czas określony są tutaj zameldowane, to jest około 6 tysięcy mieszkańców, ale to i tak cały czas systematycznie ta ilość osób spada. Jak to wygląda w poszczególnych grupach mieszkańców? Dzieci nam się rodzi coraz mniej, mamy w tej chwili do 18 roku życia 755 osób i to jest zaledwie połowa grupy seniorów. Tutaj macie Państwo dwie rozbieżności, bo w tej grupie największej, czyli brzydko nazywanej osobami w wieku produkcyjnym, mamy mężczyzn ujętych do 65 roku życia, a w ostatniej tej grupie senioralnej mamy kobiety od 60 roku życia, ale mimo to zobaczcie Państwo, młodzieży jest o połowę mniej niż seniorów, a seniorów o połowę mniej niż osób, które teoretycznie mogą podjąć pracę. Zauważyliśmy, czyli osoby pracujące w tym otoczeniu i wspierające rodziny z dziećmi,
Zauważyliśmy niepokojącą tendencję w 2022 roku. Zobaczcie Państwo, ostatni wiersz pokazuje nam, ile się dzieci urodziło. Po pierwsze, to jest 17 osób, to jest najmniej od ostatnich 5 lat. Co prawda w 2021 roku urodziła się 40, natomiast to i tak nie wyrównuje, nie wyczerpuje naszych oczekiwań. Druga taka smutna informacja według nas to jest, dotyczy sytuacji ekonomicznej młodych rodzin. Dzieci, rodziny z dziećmi do 1 roku życia są w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ matka najczęściej przechodzi na, opiekuje się dzieckiem i w związku z tym jej dochód dotychczasowy jest tak zwanym dochodem utraconym. W związku z tym w rodzinie, w 17 rodzinach, w których urodziło się dziecko, w tych 17 rodzinach nie, dochód na członka rodziny nie przekroczył 2000 zł. A powyżej 60%, czyli 10 osób, dochód w tych rodzinach nie przekroczył 2800 zł albo 2100 zł na całą rodzinę, w zależności od tego, ile jest dzieci, czyli nie przekroczył 674 zł na osobę w rodzinie. To jest bardzo, bardzo mała kwota. A jak to wygląda w rodzinach, gdzie wychowują się starsze dzieci? Tu już jest możliwość taka, że dziecko idzie do przedszkola, do szkoły, jest już bardziej samodzielne, czy dzieci są bardziej samodzielne, wówczas rodziny, oboje rodzice mogą iść do pracy. I tutaj zobaczcie Państwo, w ostatnich 5 latach ilość osób korzystających ze świadczeń rodzinnych systematycznie spada. Oczywiście ten spadek też wynika z tego, że maleje ilość urodzeń, ale generalnie wynika to z faktu, naszym zdaniem, z faktu, iż rośnie wynagrodzenie najniższe, bo teraz od 1 stycznia macie Państwo 3490 zł, a nie zostaje podniesione ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego, czyli dalej jest to ponad 600 zł, niecałe 700 zł. Czyli praktycznie wystarczy, że jedna osoba pracuje i już nie ma uprawnień do zasiłku rodzinnego i wszystkich dodatków do zasiłku rodzinnego. Wspólnie przygotowując program, ale też przygotowując się tutaj do tego wystąpienia, posiłkowaliśmy się analizą SWOT i problemami, potrzebami w rodzinach występującymi. Może powiem tylko kilka o takich najważniejszych. W rodzinie dostrzegliśmy, że rodzice bardzo często albo nie dostrzegają problemu, albo go bagatelizują. Z informacji ze szkół wiemy, że jest niechęć rodziców, nie generalizuję, ale w dużym stopniu niechęć rodziców do podejmowania współpracy z pedagogami czy z wychowawcami. I ta niechęć rośnie wraz z wiekiem dziecka. Niestety nastąpił spadek znaczenia autorytetów, brak rodzin wspierających. Nie poprawia sytuacji to napięcie, zagrożenie wynikające z brakiem poczucia bezpieczeństwa ze względu na wojnę na Ukrainie czy w Ukrainie. Dają znać o sobie skutki lockdownu i poprzez zmianę stylu życia, ale także uzależnienia behawioralne. Nastąpiła, co stwierdziliśmy, wzrost niepożądanych zachowań. Agresja, konsumpcjonizm, ale także zagrożeń, presja dotycząca nauki, dotycząca własnego wyglądu, ale też izolacja i podatność na manipulacje, chociażby z internetu czy przez komunikatory. Ustaliliśmy, że ważna jest oprócz podatności, jakby oprócz uwzględnienia tego aktualnych uwarunkowań w programie, uwzględniliśmy potrzebę kontynuacji tego, co już się sprawdziło w poprzednim programie, a zatem
Naszym celem jest po prostu wspieranie rodzin w ich wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych. I mamy cztery cele szczegółowe, które mają pomóc nam w osiągnięciu. Pierwszy to oczywiście ten związany z typową planowaniem, programowaniem i nawiązywaniem współpracy. Drugi cel to jest ogólnie mówiąc profilaktyka i edukacja. Trzeci, zmniejszenie niekorzystnych zjawisk. I czwarty cel to podejmowanie działań wobec, na rzecz dzieci, które pozostają poza rodziną biologiczną. Kto ma się tym zajmować? Otóż wszystkie podmioty z terenu Szklarskiej Poręby, niewątpliwie wszystkie, które wchodzą, są podmiotami jednostki samorządu i jednostki organizacyjnej samorządu, ale też podmioty powiatowe, ale także kościół, organizacje pozarządowe, wszyscy, którzy działają w obszarze czy na rzecz dzieci i rodzin. Jakie w związku z tym zostały zadania wykonane w 2022 roku. W zasadzie został zrealizowany cały pierwszy punkt, uaktualnienie programu i jego realizacja. Przeprowadziliśmy monitoring, o którym już wcześniej wspomniałam, wspólnie z przedstawicielami różnych podmiotów. Między innymi stworzyliśmy analizę SWOT, ustaliliśmy, co powinno wypełniać te cele szczegółowe. Zaprezentowaliśmy Państwu propozycje, projekt programu, Państwo go przyjęliście, a potem działaliśmy na rzecz upowszechniania informacji o tym programie. Zatem oprócz tego pierwszego celu, wszystkie pozostałe cele, drugi, trzeci i czwarty, ma być realizowany w kolejnych latach aż do 2025 roku, ponieważ to są systematycznie podejmowane działania przez wszystkie podmioty, które działają w obszarze wsparcia społecznego. Mamy w 2020 roku w obszarze profilaktyka i edukacja, to chociażby 5 pracowników z MOPS-u zostało przeszkolonych w różnych formach, na temat różnych form wspierania rodziny. Ale to też były działania typowe, związane z inicjatywami oddolnymi, które się już na stałe wpisały w harmonogram życia miasta. To chociażby festyn Maksymilianki jako taka reprezentacja różnych festynów, które są realizowane w mieście. To działania zupełnie interwencyjne, czyli takie nietypowe, jak chociażby pomoc osobom z Ukrainy, bo to też przecież rodziny, które potrzebują wsparcia, które znalazły się na terenie Szklarskiej Poręby, czy taka pomoc już typowo celowana na rzecz rodzin, w których już zło jakieś tam się zadziało, a teraz ta rodzina zdrowieje, czy już jest zdrowa i chociażby wspieramy cyklicznie zloty rodzin abstynenckich i podobnie było w 2022 roku. To jest też cały obszar działań wolontarystycznych, czyli tak, działamy na rzecz dzieci, chociażby poprzez naukę języka angielskiego w świetlicy cegiełce prowadzonej przez mieszkankę Szklarskiej Poręby, czy przygotowującą dzieci do egzaminów szczególnie trudnych albo dla nich ważnych, ale to także działania młodzieży na rzecz seniorów, chociażby pomoc w zagospodarowaniu terenu wokół domu i inne działania wspierające osoby starsze, ale to także działania dorosłych mieszkańców na rzecz dorosłych, czyli osób, które przybyły z Ukrainy, to była między innymi nauka języka polskiego czy wydawanie odzieży. W 2022 roku oprócz takich działań wolontarystycznych inna grupa to realizacja projektów, których mogłabym nazwać takie projekty uniwersalne, czyli skierowane do wszystkich mieszkańców, a ich celem ma być integracja różnych osób, nauka wspólnego spędzania czasu i to realizują obie placówki wsparcia dziennego, a przypominam, że mamy dwie
opiekuńczą Świetlica Plus i specjalistyczną Świetlica Cegiełka, która ma swoją siedzibę na Kolejowej 22. I obie te placówki wspólnie z dzieci i rodzice przygotowują jakieś uroczystości, święta, właśnie przekazują w ten sposób informacje o tym, że ważny jest wspólnie spędzany czas. Są też prowadzone warsztaty, które też w ten sam sposób integrują osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze, samotne, z dziećmi, z młodzieżą. Te warsztaty są cyklicznie przez cały rok prowadzone w Klubie Integracji Społecznej na Kolejowej 22. I to były działania, które wpisują się w cel drugi. W trzeci cel, czyli to zmniejszenie niekorzystnych działań, czyli tak zwana już interwencja, wtedy kiedy zobaczyliśmy, że coś tam się złego albo nie najlepszego dzieje, to są już działania na przykład pracowników socjalnych, którzy wspierają tak zwane wsparcie selektywne już dla grupy, która ma konkretne problemy, na przykład wsparcie, moderowanie spotkań grupy samopomocowej osób z dziećmi z niepełnosprawnością. Albo organizacja, to wszystko miało miejsce w 2022 roku, organizacja spotkania pracowników socjalnych, asystenta rodziny z osobami, w których jest ten asystent, albo z rodzinami zastępczymi. Ale też to są działania włączające właśnie osoby z różnych środowisk w przygotowanie działań na rzecz własnego środowiska, własnej grupy, czy na przykład dzieci z niepełnosprawnością. Inny rodzaj wsparcia, już taki bardziej interwencyjny, to realizacja programów ministerialnych i programów, które państwo jako Rada przyjęliście. Między innymi taki program to jest posiłek w domu i w szkole. I w ubiegłym roku 44 dzieci do 7 roku życia, i to byli Polacy oraz obywatele Ukrainy, skorzystało z posiłku w przedszkolu czy w zerówce. W szkołach łącznie z obywatelami z Ukrainy skorzystało 191 osób, a dla dorosłych 53 osoby. I przypominam, że to przez cały rok, tak? Że to są osoby, które jedzą posiłki przez cały rok. Asystent rodziny objął swoim wsparciem w 2022 roku 11 rodzin, a zakończył z 5, co dobrze wróży, bo znaczy to, że w tej rodzinie problem został rozwiązany. Cały pakiet działań wspierająco-interwencyjnych podejmują placówki wsparcia dziennego, o których wspominałam, czyli Świetlica Plus i Świetlica Cegiełka, ale tak one pracują przez cały rok, ale także pracują w trakcie ferii i wakacji. Przez jeden miesiąc wakacji w lipcu prowadzona jest nieobozowa akcja letnia, czy półkolonie w mieście, jak zwał. Tak zwał, aktywny laktos z wyobraźnią. A w sierpniu dzieci jadą na kolonie nad morze. To szybciutko przejdę teraz. Pakiet taki wspierający. Minęło 15 minut, umawialiśmy się. Dobrze, to już tylko zasygnalizuję. To też wsparcie finansowe. To już nie będę tutaj, ile osób uzyskało to wsparcie. No, cały czas niestety prowadzimy działania, niestety, bo występują takie działania. Niebieskie karty, które są zakładane wówczas, kiedy w rodzinie stwierdzona jest przemoc. A jeśli chodzi o czwarty cel, na bieżąco w indywidualnych przypadkach kontaktuje się pracownik z osobą z placówki, ale też pracują grupy robocze i pracuje asystent rodzinny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Na kluczowe kwestie, to już ostatni slajd, kluczowe kwestie na 2023 rok to pozyskanie i utrzymanie specjalistów w obu placówkach wsparcia dziennego, ponieważ nasze panie już też są zmęczone, a mimo ogłaszania naboru na wychowawcę w Świetlicach nie mamy osób chętnych. Utrzymanie psychologa w szkole w drugim półroczu. Właśnie we współpracy okazało się, że coraz więcej dzieci w szkołach potrzebuje wsparcia psychologicznego.
a nie ma psychologów i wspólnie MOPS i szkoła i komisja alkoholowa podjęły decyzję o zatrudnieniu ze środków alkoholowych psychologa na razie tylko do końca czerwca. Mamy nadzieję, że uda się utrzymać tego psychologa również w jedynce w drugim półroczu. No i pozostałe organizacja szkoleń bardzo potrzebnych, związanych właśnie z zaburzeniami psychicznymi u młodych ludzi i liczymy na to, że w momencie, kiedy pojawią się możliwości, będziemy również pisać projekty wspierające rodzinę i dofinansowane ze środków unijnych. Dziękuję bardzo. Może jeszcze tylko to powiem, że więcej informacji przekażę za miesiąc, wówczas będę się dzieliła z Państwem informacjami na temat oceny zasobów i potrzeb pomocy społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby jeszcze dowiedzieć się więcej od Pani Dyrektor? Marcin Michałków, udzielam głosu. Witam wszystkich obecnych, witam szczególnie mieszkańców Szklarskiej Poręby, którzy dzisiaj licznie i nie tylko przybyli mieszkańcy na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza, witam kolegów, koleżanki radnych. Ja tylko chciałem do pani dyrektor dopowiedzieć, bo pani mówiła o regulacji pensji minimalnej w tym roku i w tym roku mamy wyjątkową sytuację, bo zawsze pensję minimalną reguluje się o wartość inflacji, prawda? Tak zawsze było, a w tym roku niestety regulacja pensji minimalnej nie nadąża za inflacją i to jest kolejny duży problem dla rodzin z dziećmi. Będziemy mieli drugą podwyżkę teraz w połowie roku do chyba 3600, jak dobrze pamiętam, tak? To będzie o 19,1, a pamiętajmy, proszę Państwa, że już na tą chwilę mamy 18,6%, gdzie inflacja koszykowa jest dużo, dużo wyższa niż to 18,6. I to jest kolejny bardzo, bardzo duży problem dla wszystkich nas, dla wszystkich Państwa, ale szczególnie też właśnie dla rodzin z dziećmi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję pani dyrektor. Zamykam punkt drugi. Informacja z realizacji programu wspierania rodziny. Przechodzimy do trzeciego. Wnioski i zapytania mieszkańców Szklarskiej Poręby. Mamy zapisane trzy osoby. Grzegorz Sokoliński. W sprawie programu Ciepłe Mieszkanie zapraszamy. Przepraszam, trochę techniki, starszy człowiek się gubi. Szanowni Państwo, ja chciałbym zadać pytanie dla burmistrza, dla Urzędu Miejskiego. W sprawie programu Ciepłe Mieszkanie. Jest to w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Ten program jest dedykowany dla osób fizycznych, które generalnie, możemy powiedzieć, mieszkają we wspólnotach mieszkaniowych, w budynkach wielorodzinnych. Jest ileś tam programów, które są dedykowane dla osób posiadających budynki jednorodzinne, a to jest jedyny program, który jest dedykowany dla wspólnot mieszkaniowych, dla osób fizycznych mających mieszkania w budynkach wielorodzinnych. W tym programie rządowym jest akumulowane 1 400 000 000 zł. I ten program jest realizowany poprzez gminy. Czyli krótko mówiąc, pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu i Narodowego Funduszu są przekazywane dla gmin, a gminy to później w ramach tego programu, gdzie są szczegółowe warunki, kto może skorzystać, rozdzielają te pieniądze, a później kontrolują, czy one są wydatkowane prawidłowo. Tam są duże kwoty, które są do dofinansowania dla osób fizycznych. To jest powyżej 15 000 zł, generalnie można powiedzieć. I pytam się dlatego, że zwrócili się do mnie mieszkańcy z pytaniem, dlaczego gmina Szklarska Poręba nie przystąpiła. Ponieważ warunkiem dostania tych pieniędzy było to, że gmina do tego programu przystąpiła. Myślałem, że jest to jakaś kwestia obciążenia wydatków, kosztów po stronie gminy, spełnienie jakichś specyficznych warunków. Okazuje się, że nie.
Więc chciałbym tą odpowiedź dostać na piśmie. Dobrze by było, jakby udało się dzisiaj przynajmniej w zarysie odpowiedzieć, dlaczego po prostu nie przystąpiliśmy i nie daliśmy szansy mieszkańcom naszego miasta, aby wymienili nieekologiczne źródła ogrzewania na te ekologiczne i żeby mogli do tego dostać dofinansowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja przywitam w międzyczasie, przepraszam, przybyli na sesję pani sekretarz Agnieszka Gwóźdź i pan mecenas Roman Słomski. Pani sekretarz, proszę bardzo. Dzień dobry, witam państwa, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Zapytanie, które zadał pan Sokoliński, jest objęte też wcześniejszą interpelacją złożoną podczas poprzedniej Rady Miejskiej i taka odpowiedź na tę interpelację będzie udzielona w stosownym punkcie naszego porządku obrad. Dziękuję bardzo. Wiem, że dzisiaj w tej odpowiedzi na interpelację znajdzie się ten punkt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie wnioski zapytania mieszkańców. Kolejna na liście jest pani Beata Lepka w sprawie złożenia petycji. Zapraszamy. Poprosimy do mikrofonu, usiądź sobie, tak jest wygodnie. Króciutko. Chciałabym złożyć na ręce pana przewodniczącego Rady Miejskiej petycję, która była zawieszona na portalu AWAS, dotyczącą degradacji gór izerskich. Do dnia dzisiejszego podpisy złożyły 3400 osób. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informuję, że zgodnie z procedurą i zgodnie z obowiązującymi przepisami petycją zajmie się komisja specjalnie na to, do tego powołana, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji i będziemy ją przygotowywać odpowiedź na tą petycję. Mamy kolejną osobę, która zapisała się na liście zgłoszonych mówców, pani Dorota Kuźma w sprawie rządowego programu odbudowy zabytków. Zapraszamy. Mam pytanie w związku z rządowym programem odbudowy zabytków. Dnia 6 lutego na stronie internetowej miasta Szklarska Poręba pojawił się komunikat pod tytułem Pieniądze na zabytki. Ten komunikat dotyczył rządowego programu odbudowy zabytków, do którego przystąpiło miasto. Było to bardzo duże wsparcie dla właścicieli w zasadzie każdego budynku, ponieważ jak wiadomo miasto Szklarska Poręba jest w całości wpisane i jest objęte opieką konserwatora. Tutaj wsparcie mogło wynosić 98%, 2% miał to być wkład własny. Ponieważ też jako jedna ze współwłaścicielek wspólnoty składałam tutaj wniosek, który nie został rozpatrzony, ponieważ decydowała kolejność zgłoszeń. Poprosiłam państwa w mailu o wysłanie zarówno rozporządzenia burmistrza, jak i regulaminu przyjmowania wniosków. Z tego, co mi wiadomo, takiego regulaminu nie było. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego tak się stało. Dlaczego nie była też powołana komisja, która rozpatrywałaby tego typu wnioski. I skąd był ten pomysł, żeby decydowała kolejność składania wniosków? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, pani sekretarz. Szanowni państwo, rzeczywiście takie ogłoszenie zostało zamieszczone. My konsultowaliśmy sprawę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli chodzi o przejrzystość i zachowania rozpatrywania tych wniosków, sama kolejność złożenia wniosków jest dopuszczalną formą. W jakiś sposób trzeba było tych 10 wniosków po prostu wyselekcjonować spośród wielu innych. Takież kryterium zastosowaliśmy. Dziękuję. Jedno pytanie. Rozumiem, że państwo w ten sam sposób traktujecie budynki, które stanowią architekturę, która jest charakterystyczna dla architektury Sudetów, jak budynki współczesne, które w tym momencie również mogły dostać takie wsparcie, tak?
te kwestie regulował zasady naboru do konkursu do tegoż programu. Budynek musi być wpisany do gminnego rejestru zabytków bądź też objęty indywidualnym rejestrem konserwatora. No, tych wniosków, wszystkie, które zostały złożone, takich budynków dotyczyły. Dziękuję. Ja będę składała skargę tutaj w tej sprawie również pisemną. Będę prosiła o odpowiedź na tą skargę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt wnioski i zapytania mieszkańców. Przepraszam, nie zwróciłem uwagi. Radna Sylwia Cybulska, potem burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf. Pani Agnieszko, czy naprawdę tutaj mówimy o budynkach, które są w rejestrze zabytków, bo tych budynków na terenie Szklarskiej Poręby tak naprawdę wpisanych jest niewiele. Czy na pewno o tym mówimy i czy na pewno te budynki, czy tu jest jakiś błąd, czy na pewno te budynki znalazły się na liście? Jeśli chodzi o zasady naboru, one zostały określone przez bank i te zasady dotyczyły, że w ramach naboru mogą być zakwalifikowane obiekty, które są wpisane do ścisłego rejestru zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków. Więc tutaj ustawodawca określił szeroki wachlarz tych możliwości. Nie ograniczył tylko do ścisłego rejestru zabytków. I stąd dopuszczone zostały budynki, które są również w gminnej ewidencji zabytków, czyli to był jedyny warunek spełnienia, wpisanie albo do ścisłego rejestru, albo budynek musiał się znaleźć w gminnej ewidencji zabytków. To nie było zarządzenie burmistrza, tylko ono wynikało z regulaminu ustanowionego przez rząd. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. Proszę państwa, ja w swoim sprawozdaniu, tutaj pani trochę uprzedziła, no ale mam tutaj dzisiaj odpowiedź na tą, w tym temacie. Złożyliśmy 10 wniosków o dofinansowanie rządowego programu odbudowy zabytków Polski Ład. Ja je mogę wymienić teraz, w sprawozdaniu swoim wymienię, natomiast warto wiedzieć również, jakie są okoliczności prawdziwe. Cała Polska otrzymała na ten temat, że tak powiem, 2 miliardy złotych, cała Polska. Informacje, które otrzymuje 2 miliardy na całą Polskę. Informacje, które otrzymuje z Warszawy, ograniczają się do dwóch wniosków w Szklarskiej Porębie, do 1 000 000 złotych i najlepiej, jak to będą obiekty kościelne. A teraz powiem, ja mówię o rzeczywistości. Na co złożyliśmy? Co, panie Sokoliński, ma pan do powiedzenia coś? Nie. Między innymi pierwszy punkt. Remont budynku przy ulicy 1 Maja, przewidywana wartość inwestycji 500 000. Remont zabytkowego budynku Młyn Świętego Łukasza, przewidywana wartość 290 000. Rewitalizacja wieży kościelnej i dachu Kościoła Bożego Ciała. Remont budynku dworcowego Szklarska Poręba Dolna, przewidywany koszt 1 738 000. To z założenia tego, użyję słowa politycznego, nie przejdzie. Remont budynku przy ulicy Grabskiego, przewidywana wartość 965. Remont budynku przy ulicy Wzgórzu Paderewskiego 49 000. Przywrócenie dawnego blasku Belvedere 4, dawna willa, przewidywana wartość 3 500 000. Remont domu przysłupowego przy ulicy Odrodzenia 1, wartość 151 000. Częściowa rewitalizacja zabytkowego budynku szpitala przy ulicy Sanatoryjnej, przewidywana wartość 847 000. I 10 wniosek, rewitalizacja budynku przy ulicy Sikorskiego, przewidywana wartość inwestycji 2 111 000. I na takie wnioski składaliśmy zgodnie z założeniami. Wiem u źródła, że tak powiem, że możemy liczyć na 2 i tylko do 1 000 000. Bo jako że to, co powiedziałem wcześniej, że te 2 miliardy na całą Polskę, no to wiecie państwo, ile złoży Kraków, ile złoży Wrocław. No ale to zakładam, że mam nadzieję, że na 2 wnioski otrzymamy i te, które wskazano nam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Marcin Michałków jeszcze chciał zabrać głos? Nie, dziękuję. Dziękuję. Zamykam punkt
wnioski, zapytania mieszkańców Szklarskiej Poręby. Przechodzimy do rozpatrzenia projektów uchwał. Pierwsza z nich prowadzona na dzisiejszych, przy zatwierdzeniu porządku obrad dzisiejszej sesji. Pierwsza z nich w sprawie uchylenia uchwały nr 44/519/21 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 4 obręb 8 w rejonie dawnej kopalni Stanisław. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Szklarskiej Porębie. Paragraf pierwszy. Uchyla uchwałę nr 44/519/21 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 4 obręb 8 w rejonie dawnej kopalni Stanisław. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szklarskiej Poręby. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Krótkie uzasadnienie. Uchyla się uchwałę nr 44/519/21 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 4 obręb 8 w rejonie dawnej kopalni Stanisław z uwagi na opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego Gospodarki Komunalnej oraz w związku z wynikiem rozmów przeprowadzonych podczas wspólnego posiedzenia Komisji Radnych Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2023 roku z udziałem inwestora i zainteresowanych osób. Podjęcie uchwały ma na uwadze zabezpieczenie ekosystemów i ochronę obszarów cennych przyrodniczo, stanowiących swojego rodzaju rezerwat krajobrazowy. Ingerencja w ten obszar doprowadzi do degradacji krajobrazu Gór Izerskich i nieodwracalnie przekształci pierwotny krajobraz. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne z uwagi na brak konkretnych rozwiązań i propozycji projektowych inwestora związanych z terenem kopalni. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Radny Robert Kotecki, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem jakby tylko dopytać w związku z przerwaniem prac planistycznych, jedynym dokumentem dla tego terenu pozostanie studium. I teraz moje pytanie jest takie, czy uważacie Państwo, że to studium w sposób wystarczający chroni ten teren i czy spełnia nasze oczekiwania? Bo niejako wydaje mi się, że te parametry, które się znalazły w projekcie planu, które tak wszystkich przestraszyły, zezłościły, no one w żaden sposób chyba przez studium nie były ograniczone. Więc moje pytanie, co dalej? Po przerwaniu prac planistycznych, czy dla tego terenu nie pojawią się na przykład wnioski o wydanie warunków zabudowy? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja szybko powiem, że podstawą do zatwierdzenia pozwolenia na budowę jest bądź to plan miejscowy, bądź warunki zabudowy. Rzeczywiście. Bez planu inwestor nie może wykonać tam inwestycji. Jednakże proszę pamiętać, że aby ustalić warunki zabudowy, to trzeba spełnić między innymi zasadę sąsiedztwa, co oznacza zabudowę w obszarze trzykrotną szerokość frontu działki, dostęp do drogi publicznej i zapewnienie mediów. W chwili obecnej takich warunków inwestor nie posiada, w związku z czym nie ma możliwości wydania takich warunków zabudowy. Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf. Proszę Państwa, to pytanie było zasadne i to jest moje stanowisko również. Uważam, że trzeba takie wprowadzić obostrzenia, które w przypadku tak buzetek, studium czy planu autentycznie zabezpieczą ten teren. W związku z tym moje pytanie jest do fachowców, nie wiem czy nie do pani kierownik, na ile na przykład Polana Jakuszycka i ten, nazwijmy to blok sportowy, nie jest właśnie symptomem do tego, że można byłoby się na tym wzorować i droga międzynarodowa do Jakuszyc w pobliżu. Czy te warunki, o których powiedział pan przewodniczący, nie dają możliwości jednak zainwestowania tam? Jeszcze raz powtarzam publicznie, czy to stąd, czy z urlopu, panie Michałkow, moje stanowisko zawsze było takie,
żeby taki plan, takie obostrzenia na tym terenie stworzyć, żeby nie mogło nic tam takiego powstać. Zawsze o tym mówiłem, zawsze deklarowałem i w tej kwestii byłem jednoznaczny. W związku z tym, czy ta zmiana, oby ona właśnie gwarantowała nam to, że tam nic nam nie urośnie, biorąc pod uwagę chociażby planę Jakuszycką. Dziękuję bardzo. Radny Mirosław Chochuł. Ja nawiązując tutaj, dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Nawiązując do wypowiedzi pana burmistrza, chciałem przypomnieć i spytać jednocześnie, pana burmistrza nie było na spotkaniu ostatnim na komisji wspólnej, a tam zadałem takie pytanie i uzyskałem odpowiedź taką, że nie było ze strony miasta, Urzędu Miasta żadnych wytycznych co do warunków sporządzenia planu przestrzennego zagospodarowania. Więc trochę dziwię się pańskiemu stwierdzeniu, że mówi pan, że pan starał się zawsze zabezpieczyć ten teren. Jakoś w tym wypadku tego planu, tego nie było widać. Dziękuję. Dziękuję. Radny Marcin Michałków. Pan burmistrz mnie tutaj wymienił z nazwiska, miło mi bardzo, bo nie ukrywam tego. Tutaj w kwestii, panie burmistrzu, dojazdu do kopalni, bo trochę się drogami interesuje. Rzeczywiście inwestor posiada służebność dojazdu do kopalni, ale to jest służebność dotycząca tylko wywozu urobku, czyli na potrzeby pracy zakładu górniczego, tak? Bo to jest kopalnia, to jest zakład górniczy. Więc na tą chwilę nie ma dostępu do drogi publicznej, dlatego że nie ma wymaganych do tego pozwoleń, tak? Drogi te, które tam prowadzą, są drogami chyba leśnymi, tak? W Zarządzie Nadleśnictwa, więc na tą chwilę dostępu do drogi publicznej ten inwestor, ten pan właściciel nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że będzie bardziej precyzyjna od pana i ode mnie pani kierownik, którą ewentualnie proszę o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Pani Edyta Bielecka, witam na sesji. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Na pewno nie jest tak, jak podnosi Pan tutaj, Panie Radny, że służebność jest ograniczona w jakikolwiek sposób, dlatego że mam przed sobą postanowienie sądu o ustanowieniu tej służebności i ona jest ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 4 i w postanowieniu sądowym nie ma w ogóle żadnej wzmianki, że ona jest w jakikolwiek sposób ograniczona i taka sama treść służebności jest wpisana do księgi wieczystej zarówno Lasów Państwowych, jak i właściciela działki. Także służebność nie jest w żaden sposób ograniczona, żeby ona narzucała jakikolwiek. Służebność do działki zapewniona jest poprzez dwa rodzaje są tej służebności. Jest w okresie zimowym wskazanych, że służebność dojazdu do działki zapewniony jest od zakrętu śmierci, czyli są wskazane działki od dołu. Natomiast w okresie letnim właściciel ma ustanowioną dojazd działki od ulicy Armii, nie od zakrętu śmierci, tylko od krajówki. Więc są wpisane w księdze wieczystej, są wpisane dwa rodzaje wpisana jest ta służebność z rozbiciem na drogę żółtą i na drogę czerwoną, z rozbiciem czasowym, w jakim okresie czasowym właściciel, w którym zakresie, z których dróg może korzystać. Ale nie jest prawdą, że ona jest ograniczona tylko do rodzaju działalności wskazanej, bo to nie jest prawda. I nie jest ustanowiona na rzecz konkretnego, tylko na rzecz każdoczesnego właściciela działki lub użytkownika wieczystego, bo ten grunt jest w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa. I takiej treści jest postanowienie sądu, które zostało wydane w listopadzie 2021 roku. Ono jest już uprawomocnione i w lutym 2022 takiej treści służebność została wpisana do Księgi Wieczystej. Marcin Michałków, ad vocem. Na komisji wspólnej gościliśmy pana nadleśniczego i przekazał nam informacje takie właśnie, że służebność dotyczy tylko i wyłącznie dojazdu na potrzeby pracy zakładu górniczego, więc stąd mam te informacje, myślę, od najważniejszej osoby, która w tym... Ja bym chciał tu uzupełniając, drodzy państwo, to nie jest tak, że warunki zabudowy na każdym obszarze można wydać.
Ja nie wiem, dlaczego państwo bronią tutaj inwestora. Dlaczego tak się dzieje? Proszę państwa, ja powiedziałem, ja nie bronię inwestora, ale też nie chciałbym, żeby dzisiaj uchylając się, bo przypomnę tylko, proszę mi pani kierownik powiedzieć, kiedy Rada Miejska Szklarskiej Poręby, o ile pamiętam, 12 głosami za i 3 wstrzymującymi się, podjęła uchwałę, może nie jestem precyzyjny, może do jednego głosu, o rozpoczęciu planowania tego terenu. To nie kto inny, jak Rada Miejska tej kadencji i tutaj siedzących radnych podjęła taką uchwałę. Dzisiaj nie wiem. I to dość precyzyjnie, ale ja nie bronię nikogo, jeszcze raz powtarzam. Ja powiedziałem już wcześniej, powiedziałem wcześniej, że absolutnie nie wyrażę zgody jakkolwiek. Pytam się tylko, czy prawnie nie dojdzie do sytuacji takiej, że burmistrz Szklarskiej Poręby, ten czy inny, będzie musiał wydać WZ-kę lub narazić miasto na przykład kary w związku, mówię o inwestorze. Chciałbym to wiedzieć również publicznie, żeby to padło. Ja również chciałabym się odnieść, bo już na spotkaniu zostałam wrzucona w ramy broniącej inwestora i to była komisja wspólna, natomiast na spotkaniu państwo jako radni siedzieliście w tłumie ze wszystkimi mieszkańcami, natomiast nas urzędników posadziło się na jednej linii z inwestorem. Uważam i od razu w taki sam przekaz macie państwo dzisiaj. Tutaj nikt nie broni inwestora. My działamy w granicach prawa i w granicach prawa wykonujemy swoje obowiązki, czyli Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu, 12 radnych głosowało za przyjęciem, nawet nikt z radnych się nie wstrzymał od głosu, nie był przeciw, tylko się 2 radnych wstrzymało, czyli również panowie nie wypowiedzieli się w sposób kategoryczny, że są przeciwni tej inwestycji. Inwestor, który był na spotkaniu z radnymi, nie mówił niczego innego niż tego, co było na spotkaniu z mieszkańcami. Czyli przedstawił państwu ten sam stan faktyczny, przedstawił państwu to samo, co chce zrobić. On to wszystko mówił to samo. Czyli w momencie, kiedy byliście państwo informowani, to nie widzieliście nic przeciwko podejmując tą uchwałę intencyjną. Natomiast zrzucanie winy i odpowiedzialności w tej chwili tylko na urząd i sugerowanie, że urząd robi cokolwiek w tajemnicy. My nie jesteśmy w stanie sporządzić dokumentu bez akceptacji radnych. I tak samo uchwała później musiałaby być podjęta przez radnych. Więc w jakiej tajemnicy może działać urząd, skoro decydentem jest Rada? Druga rzecz, po prostu mówienie takich rzeczy na spotkaniu. Tutaj odniosę się do pana radnego Pawła Popłońskiego, który potrafi bezczelnie powiedzieć w sposób taki arogancki, że urzędnik panu odmawia dostępu do dokumentów. Pan przyszedł do mnie za 10:03, gdzie pan się spieszył na swoją komisję. Otrzymał pan ode mnie całą teczkę z dokumentami. Miał pan możliwość dostępu, mógł pan sobie robić zdjęcia, odpisy, a zażądał pan ode mnie kopii dokumentów, żebym zrobiła panu kopię tych dokumentów. I na tą okoliczność poprosiłam pana o złożenie wniosku. Są osoby, które były, ja nie byłam z panem sama w pokoju. Są osoby, które to potwierdzą, że pan sobie siedział swobodnie, a kreowanie takiego wizerunku, że urzędnik panu cokolwiek utrudnia i pan z tej niewiedzy, po prostu to jest nieuczciwe. Natomiast, proszę panią, naprawdę to nie jest dyskusja na tą chwilę. Ja się odnieść chcę tylko jeszcze do tych warunków zabudowy. Tu wykonywana jest, jak pan słusznie zauważył, wykonywana jest analiza urbanistyczna. I dobrze pan wie, jako osoba, która wykonuje plany, że to, że wydana jest decyzja, to nieraz ona została uchylona przez organ nadzoru kontrolujący, jak się inwestor odwołał. Dlatego, że warunki zabudowy nie chronią terenu w sposób taki, jak chroni to plan miejscowy. I nieraz decyzję mieliśmy uchylaną, która była jednoznaczna, że nie powinna być wydane warunki zabudowy, a inwestor podniósł, że wzięta była bo przepis nie precyzuje, ile dokładnie trzeba wziąć do sąsiedztwa działek do porównania jakiej wielkości. I mieliśmy uchylane decyzje, bo SKO zarzuciło, że dlaczego wzięliśmy tylko 3-krotność, jak przepis umożliwia większej szerokości. Ja się ze wszystkim... I jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że droga publiczna to nie jest ta służebność, bo drogą publiczną to jest krajówka.
żebyśmy mieli to na uwadze. Czyli nie spełnia warunków, nie ma punktu, dla którego moglibyśmy wydać te warunki zabudową. Ale mamy wyroki sądu, które mówią o tym, że fizycznie ma być faktyczny, w tej chwili jest badany dostęp do drogi. A faktyczny dostęp jest, bo przez służebność jest. Dlatego to, że państwo chcecie uchylić tą decyzję, swoją tą uchwałę, którą podjęliście rok temu, to nie ma zabezpieczenia i ochrony dla tego terenu. Dlatego, że inwestor, pamiętajmy o tym, że inwestor jest przedsiębiorcą górniczym i mogą się państwo z tym nie zgadzać i możecie państwo mnie hejtować, śmiać się z tego, ale to jest obszar górniczy. Ma wydaną koncesję, na dzień składania odwołania do RDOŚ-u był aktywny plan ruchu kopalnianego. Ma zapewnioną służebność dojazdu, czyli przedsiębiorca praktycznie nie miał żadnej przeszkody formalno-prawnej, żeby rozpocząć wydobycie. No ale państwo nie wypowiadacie się za inwestora. To, co mu się opłaca, a co się nie opłaca, to jest... Ale już pani mi to zarzucaliście, mi to państwo na spotkaniu, a ja jestem urzędnikiem, który przestrzega prawa i działa tylko i wyłącznie w granicach swoich uprawnień. I tu nie mogę sobie odnieść osobiście, czy mi się coś podoba, czy mi się nie podoba, bo jako mieszkaniec mam inne odczucia, ale wchodząc do urzędu, jestem urzędnikiem i nie mam możliwości postępowania inaczej niż zgodnie z przepisami. Drodzy państwo, ja bym chciał zauważyć jedną rzecz. Mówimy o warunkach zabudowy, ale oczywiście, aby wydać warunki zabudowy, trzeba spełnić wszelkie, tam jest 5 warunków, tak? Dostęp do drogi publicznej, infrastruktura techniczna i musi wynikać z obszaru analizy jakakolwiek zabudowa. Rzeczywiście, sądy mówią o tym, że rozszerzająco bierzemy pod uwagę obszar analizowany, ale i to jest bardzo ważna rzecz. Wskaźnik zabudowy w obszarze analizowanym, jeśli wystąpi, to na pewno nie będzie takich gigantycznych rozmiarów, jak zostało to zaproponowane w projekcie planu. Ale to był projekt, który jeszcze... Dobrze pan wie, jako planista, że to był wstępny projekt i on jeszcze ani nie był w pełni, nie uzyskał wszystkich uzgodnień, głównie od konserwatora. Czyli dokument, który poszedłby do konsultacji, wyglądałby zupełnie inaczej, ale państwo wykorzystujecie dokument, który dopiero był w fazie projektu i właściwie jego już nie ma, bo ten dokument został zakwestionowany przez instytucję. Czyli jego w takim kształcie, jak państwo się nim posługujecie, to jego nie ma. Rady to nie jest oficjalny dokument, proszę panią, to nie jest oficjalny dokument. Oficjalny dokument to jest taki, który uzyska wszystkie uzgodnienia. To jest dokument, który podlega publicznej dyskusji. To jest oficjalny dokument, ten jest roboczym dokumentem. Radny Paweł Popłoński, proszę bardzo. Ja na początku chciałbym się odnieść do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to, jak głosowali radni, to każdy mieszkaniec sobie może zobaczyć przy każdej uchwale, mówiąc krótko, jest z imienia nazwisko wymienione radny, który był za, który był przeciw, który się wstrzymał. W kwestii drugiej, tak, panie edyto, rzeczywiście byłem u pani przed komisją z prośbą o udostępnienie dokumentów. Kiedy chciałem zrobić zdjęcia tych najważniejszych, bo teczka rzeczywiście była pasła, pani powiedziała, że absolutnie nie mogę z urzędu takich rzeczy wynosić. I jest. Kopię pan chciał dokumentu. Dobrze, a robienie zdjęć to jest wykonanie czego? To jest, proszę pana, dostęp, do którego pan ma prawo, bo pan jako radny, natomiast jeżeli pan ode mnie, jako urzędnika, chce z dokumentów... W tym... Konfabulujmy, bo ja wiem doskonale, bo gdyby tak było, ja nie chciałem już tych dokumentów. Mogła pani udostępnić je w każdej możliwej... No ale przecież je pan dostał. Drodzy państwo, nie pozwala dopiero, do takiej... Dopiero po złożeniu po kolei, wniosku. Dobrze? Z obecności w moim gabinecie, jeżeli pan chciał kopię, od razu pana poprosiłam o wniosek i w poniedziałek lub we wtorek dostał pan tę kopię. Powinienem bez wniosku otrzymać te dokumenty i mieć możliwość skopiowania. Nie mógł pan otrzymać kopii dokumentów, które są dokumentami, na to potrzebuje mieć podkładkę w postaci dokumentu wniosku kogokolwiek. Pan mógł sobie zrobić odpis, notatkę, zrobić zdjęcie i to jest przetworzona kopia, a pan ode mnie chciał kopię z teczki dokumentów.
I na tą okoliczność został pan poproszony o złożenie wniosku, a ani pana nie wyprosiłam z gabinetu. Pan się ograniczył swoją komisją do czasu 10 minut, bo pan się spieszył na komisję i nie chciał pan dłużej siedzieć ze mną w gabinecie. Nie było sensu. Dobrze, panie Edyto. Jeszcze w jednej kwestii, drodzy państwo. Tutaj chyba najważniejszym podmiotem w tej całej sytuacji jest również Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, tak? Bo to ona też powinna wydać decyzję odnośnie tego terenu. I tutaj pomijamy w tej dyskusji ten organ, który wydał decyzję negatywną. Uważam, że to było raczej wygodne z punktu widzenia miasta i miasto nie powinno się odwoływać do tej decyzji, bo wtedy no, jakby procedura byłaby, że tak powiem, to już. A my jako miasto brniemy dalej w kierunku czego? Właśnie pytanie. Ale korzystają państwo z uprawnienia do uchylenia tej uchwały, więc niejako państwo scedowaliście obowiązek, całą tą konsekwencje negatywne, które wyniknęły, państwo podjęliście uchwałę, a burmistrz ją wykonuje, bo państwo o tym wszyscy zapominacie, że to rada podjęła uchwałę, a burmistrz wykonuje uchwałę rękami urzędników. I to jest nasza praca. A teraz w tej chwili mówienie o tym, że zarzucanie burmistrzowi, że postępuje zgodnie z prawem i wykonuje uchwałę, do której go państwo zobligowaliście, to jest nieuczciwe, po prostu. Radny Radosław Przybylski, proszę o ciszę, dobrze? Widzę, że emocje biorą górę, ale naprawdę, dyskutujmy troszkę spokojniej. Radosław Przybylski. Dzień dobry, witam państwa wszystkich zgromadzonych. No cóż, ja tylko wspomnę o jednej rzeczy, ponieważ utrzymuje się, że Rada Miejska podjęła uchwałę i teraz się z niej wycofujemy. Dobrze, tylko że się nie wspomina o jednym szczególe. Mianowicie podczas rozmowy z panem inwestorem wspomniane było o mniej więcej 700 miejscach noclegowych, które tam zakładał. Natomiast już z dokumentów, które zostały nam przekazane, to tam była ta ilość no, około 10-krotnie wyższa, więc to troszeczkę rzuca inne światło. I w tej sytuacji, proszę wybaczyć pani kierownik, ale my mamy możliwość, mamy ku temu jakby bodziec, żeby sprawę przemyśleć i mamy jak najbardziej prawo się rozmyślić. To nie jest ta sama sytuacja teraz. Nie rozmawiamy dokładnie o tym samym teraz, co z czym przyszedł do nas pan inwestor na samym początku. Więc tu jest ta drobna różnica. Tylko że tak naprawdę to państwo macie wpływ na to, jak ten plan wygląda. Czyli generalnie, jeżeli państwo ograniczycie w najmniejszym stopniu możliwość zabudowy, to tak się stanie. Czyli nie ma tutaj zagrożenia takiego, że jeżeli państwo uchwalicie cokolwiek, że to powstanie w jakimś nadmiernym kształcie. Przecież to państwo później to uchwalacie. Burmistrz Szklarskiej Poręby poprosił głos. Mirosław Graf. Proszę państwa, wydaje mi się, że to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli uchylenie uchwały jest najlepszym, najbardziej bezpiecznym wyjściem, jesteśmy tutaj wszyscy na sali zgodni chyba razem z panem Andrzejem. Jeżeli to procedowanie i uchylenie uchwały, to przejdźmy do głosowania, zakończmy sprawę i mamy ten teren bezpieczny i prawdopodobnie w 100% wszystkim o to tutaj na sali chodzi. Koniec, kropka. Nie różnijcie się, bo dzisiaj będziecie się przepychali, kiedy, czy był inwestor u was na komisji, mówił co będzie, czy mnie wpuścił. Przysięgam, jak tu siedzę, nigdy, był u mnie raz. Nigdy mi nie powiedział o hotelach. Przyszli jeszcze z jakimś tam byłym starostą, pamiętam raz, przyszli do mnie i mówią, że chcieliśmy z panem porozmawiać o, ja mówię, żadnych apartamentowców na terenie miasta, ale my o kopalni Stanisław. Siedzieli 15 minut, wyszli. Już nigdy z nimi się nie umówiłem. U was byli chyba też raz i myślę sobie, że jesteście na tyle doświadczeni, przekonani, bez względu na to, czy kiedyś podjęliście uchwałę, czy dzisiaj będziemy ją odwoływali, jeżeli jest to najbezpieczniejsze wyjście, panie przewodniczący, zróbmy to. Mirosław Chochoł jeszcze poprosił głos. Tak, ja jeszcze chciałem wrócić do kwestii procedowania planów. Wniosek burmistrza o rozpoczęcie takich prac planistycznych zatwierdza rzeczywiście Rada. I w tym momencie Rada oddaje całą władzę, jeżeli chodzi w cudzysłowie władzę,
sporządzenie tego planu właśnie burmistrzowi miasta. I to burmistrz miasta, w cudzysłowie powiedziałem, proszę, tak, to gospodarzem staje się tego planu, jego przygotowania pan burmistrz. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. I to burmistrz przeprowadza całą procedurę dotyczącą wyłonienia projektanta oraz burmistrz jako osoba, która zleca wykonanie tego projektu, daje warunki do tego projektu. Daje warunki. Z tego, czego się dowiedzieliśmy, Urząd Miasta nie przedstawił projektantowi żadnych warunków dotyczących planu, jego zakresu. Wiemy, że jest studium. Wiemy, że jest studium. Ale jest burmistrz, który takie warunki osobie, którą wynajął jako urząd, przedstawia. Niedopuszczalnym jest, aby zainteresowany inwestor w ten proces się mieszał. No, były różne wnioski, z czego powiedziała pani projektantka. Kiedy spytałem, czy były wnioski i wskazania z Urzędu Miasta, odpowiedziała, że nie. Dziękuję. To tylko tyle chciałem dodać. Burmistrz Szklarskiej Poręby. Proszę państwa, no ja akurat jestem daleki od wchodzenia w taki dyskurs z panem radnym Chochołem, absolutnie, ale przypomnę tylko panu, czy państwu, kto składał wniosek, jeżeli już gramy tak do końca w otwarte karty, a państwo jesteście tutaj, kto składał wniosek na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczący terenu Huta Szkła Kryształowego Julia? No niech pan nie wie, a siedzący tutaj pan Grzegorz Sokoliński. Jak to, co ma do rzeczy? Nie zauważa pan różnicy tego terenu? I co pan tam proponował jak to nazwać, osobę, która będzie inwestowała tam? Jakie plany? Ja nie pana pytam, ja stwierdzam, bo wiem. 10 apartamentowców czy 13? 13-metrowych. Państwo przystąpiliście do zmiany planu? Nie, proszę pana, pan... Czy przedstawił pan pełnomocnictwo w Urzędzie Miasta Amerykanina? Czy pan złożył wniosek w tej sprawie? Dziękuję. Przerywam dyskusję. Nie widzę kolejnych zgłoszeń. Proszę o ciszę. Drodzy państwo, zamykam dyskusję. Proszę o sprawdzenie kworum, ponieważ dołączył do nas radny Stanisław Kozina. Informuję, że obecnych na sesji jest w chwili obecnej 13 radnych. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów za, przeciw, wstrzymuje się. Informujemy, że głosujemy w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie dawnej kopalni Stanisław. Wyniki głosowania. Za głosowało 12 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, ogłaszam 10 minut przerwy.
Witam Państwa po przerwie. Wracamy do porządku obrad. Jesteśmy w punkcie rozpatrzenia projektów uchwał. Przed nami projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Szklarska Poręba na rok 2023. Projekt przedstawi skarbnik miasta pani Agata Skowrońska. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Szklarska Poręba na rok 2023. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2023 roku o kwotę 247 196 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2023 roku o kwotę 247 196 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Po dokonaniu zmian w paragrafie pierwszym dochody budżetu wynoszą 74 313 304 zł. Po dokonaniu zmian w paragrafie drugim wydatki budżetu wynoszą 77 376 179 zł. Paragraf czwarty. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023 po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szklarskiej Poręby. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w wysokości 132 090 zł z tytułu otrzymanych środków przeznaczonych na wypłatę dodatku energetycznego. Zmniejszenie planu finansowego do kwoty 288 zł zgodnie z porozumieniem nr 26/2022 zawarte pomiędzy miastem Szklarska Poręba a powiatem karkonoskim na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zwiększenie planu finansowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z wnioskami kierownika jednostki. I tak 27 600 zł na opłacenie składek ubezpieczeniowych, 6 000 zł na całodobową zdalną obsługę systemu parkingowego przy ulicy Turystycznej, 4 674 zł na zakup kruszywa na poprawę drogi w związku z objazdem ulicy 1 Maja. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 20 000 zł na utrzymanie oświetlenia miejskiego oraz przesunięcie środków w wysokości 50 000 z zakupu materiałów na remonty. Wprowadzenie środków finansowych na wykonanie pierwszego etapu prac projektowych przebudowy mostu w ciągu ulicy Naumowicza w wysokości 47 823 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w wysokości 5 478 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone bariery przy ulicy Kolejowej. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w wysokości 3 531 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną lampę przy ulicy Makuszyńskiego. Zwiększenie planu dochodów w wysokości 64 285 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz 41 920 zł z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Radny Marcin Michałków. Ja mam pytanie do pana burmistrza, bo tutaj przed sesją była komisja, taka szybka komisja i mieliśmy wątpliwości. Ja miałem wątpliwości odnośnie mostu przy drodze krajowej nr 3 na ulicy Naumowicza. Wiem, że tam trwają uzgodnienia inwestora, projektanta, tak? Projektanta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ale wiemy, mamy wiedzę, nie zawsze udaje się uzgodnić zjazd albo przebudowę skrzyżowania i chciałem tutaj zapytać, czy macie Państwo jakieś informacje od projektantów, a może z Generalnej Dyrekcji, jakie wymagania tam będą postawione i czy w końcu będzie można uzgodnić ten wjazd, zjazd. Dziękuję. Dziękuję. Burmistrz Szklarskiej Poręby. Otóż chyba byłem raz z panem Wnuczakiem na rozmowach na temat zjazdów. Tam jest dość duża przychylność, jeżeli chodzi o modernizację tego zjazdu. Dyskusja głównie polegała, oczywiście wszystko w ramach przepisów o ruchu drogowym, dotyczyło chyba również chodnika i oświetlenia, skąd będą czerpali prąd, czy to będzie nasze i tak dalej, i tak dalej. Również chodziło o doświetlenie chyba pasów na drugą stronę. Takie uzgodnienia były. Przejścia dla pieszów, no pasów w sensie. I tam jest dość duży, nie wiem, czy w tym roku znajdą środki na to, czy pod koniec roku, ale wzięli pod uwagę nasze sugestie i to będzie robione głównie za naszą zgodę, jeżeli na naszym terenie, natomiast za ich pieniądze
cała inwestycja dotycząca zmiany i stworzenia ewentualnie trzeciego pasa zjazdowego na most. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów za, przeciw lub wstrzymuje się. Informuję, że głosujemy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. Wyniki głosowania. Za głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szklarska-Poręba. Projekt uchwały przedstawi zastępca kierownika referatu inwestycji miejskiej i gospodarki komunalnej, pani Magdalena Zajączkowska. Oddaję głos. Dzień dobry. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szklarskiej Poręby. Projekt otrzymał pozytywną opinię sanepidu, również opinię prawną, jak i komisji na poprzednim spotkaniu. Na podstawie obowiązujących przepisów, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta o następującej treści. Paragraf pierwszy. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 23/234/2020 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Szklarskiej Poręby. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Informuję, że głosujemy w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku miasta na terenie miasta Szklarska Poręba. Proszę. Wyniki głosowania. Za głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szklarska Poręba. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów oraz radcy prawnego i pozostałych tutaj na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami z miastem Jelenia Góra. Paragraf drugi. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zapewni miasto Jelenia Góra na zasadach określonych w porozumieniu. Paragraf 3. Upoważnia się burmistrza Szklarskiej Poręby do zawarcia porozumienia, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Radny Marcin Michałków. Dziękuję, panie przewodniczący. Mam pytanie tutaj do pani Magdy. Pani Magdo, jakby tak w trzech słowach pani opowiedziała o tym porozumieniu, jak to wygląda i co się zmieni, co było do tej pory i jak to będzie teraz wyglądało po podjęciu tej uchwały. Dziękuję. Sytuacja podjęcia takiej uchwały nastąpiła po kontroli, z tego co wiem, NIK-ów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Jeleniej Górze. I właściwie zmieni się tylko forma fakturowania, bo schronisko dla małych zwierząt w Jeleniej Górze zostaje. Będzie ono pełniło wszystkie role, które pełniło zgodnie z ustawą i naszymi umowami do tej pory. Natomiast forma jakby rozliczeń za usługi te miesięczne będzie wystawiał prezydent Jeleniej Góry.
To jest właściwie formalna zmiana przejęcia obowiązków prezydenta od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Poza tym się nic nie zmienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów za, przeciw lub wstrzymuje się. Informuję, że głosujemy w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Szklarską Porębą a miastem Jelenia Góra. Wyniki głosowania. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie na wszystkich, na skład dzisiejszej sesji. 13 radnych głosowało za. Przechodzimy do przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Szklarska Poręba. Po raz kolejny pani Magdalena Zajączkowska. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Szklarska Poręba w 2023 roku. Podjęcie tej uchwały wymagało wcześniejszego zasięgnięcia opinii inspektora weterynaryjnego w Jeleniej Górze oraz stowarzyszeń działających tutaj na naszym terenie. Otrzymaliśmy pozytywną opinię zarówno Państwowego Weterynarza Powiatowego, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Koła Łowieckiego Jeleń, które również opiniują taki projekt uchwały, oraz Koło Łowieckiego Łowiec. Pozostałe organizacje w ustawowym terminie nie zgłosiły żadnych uwag, przeciwwskazań, więc jakby jest ta milcząca zgoda. Na tej podstawie oraz na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje. I teraz jest kilka paragrafów projektu uchwały opieki nad zwierzętami. Nie wiem, czy wszystkie mam czytać, czy po prostu zakończymy to tym, że wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szklarskiej Porębi i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do przedstawionego projektu? Projekt był omawiany także na komisji, także radni mieli szansę na zapoznanie się z treścią uchwały. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów za, przeciw lub wstrzymuje się. Informuję, że głosujemy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Szklarska Poręba w 2023 roku. Ogłaszam wyniki głosowania. Za głosowało 12 radnych. Jedna radna wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwał związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami. Witamy ponownie panią kierownik Edytę Bielecką na sesji. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 68 743 przez 23 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 lutego 2023 roku. Oddaję głos. Witam Państwa. Przedstawiony Państwu projekt uchwały został przygotowany w związku z pismem wojewody, który zwrócił uwagę, że w uchwale, która została podjęta w 23 lutego 2023 roku, brak jest czytelnych wskazań granic obszaru opracowania. Czyli zrodziły się wątpliwości, w jakim zakresie procedowany jest plan. Zwrócił się z tym zastrzeżeniem tutaj do Pana Przewodniczącego. W związku z tym został przygotowany projekt uchylenia tej uchwały i w następnym punkcie jest procedowany ponownie przyjęcie uchwały intencyjnej o przystąpieniu, ale już z określonymi granicami precyzyjnymi, co jest zakresem opracowania. Projekt konsultowany był z Państwem na komisji i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Chciałem zapytać, czy granice planu wyznaczone w uchwale, którą będziemy uchylać za chwileczkę, jest tożsama z granicami planu w sprawie przystąpienia, czy ona się tam zmieniła troszkę?
Ona się nie zmieniła, jest taka sama, tylko że w uchwale brak było takiego jednoznaczności. Natomiast obszarem opracowania objęte są właśnie dwa tereny i teraz w tej drugiej uchwale, która jest przyjęta, już jest precyzyjnie określone i jest to zrobione nie na jednym załączniku, tak jak było w poprzedniej uchwale, tylko są odrębne dwa załączniki, aby nie było wątpliwości, czego dotyczy obszar opracowania. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zapytać? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów za, przeciw lub wstrzymuje się. Informuję, że głosujemy w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu planu z dnia 23 lutego 2023 roku. Wyniki głosowania. Za głosowało 12 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do przystąpienia planu. Proszę bardzo. W przedstawianym projekcie wyrażają Państwo zgodę na rozpoczęcie prac planistycznych dla obszaru w granicach działek numer 290, 298 przez 2, 298 przez 3, 324 przez 2, 325 przez 5 oraz 326 przez 2 w obrębie trzecim do rozpoczęcia prac planistycznych. Integralnym załącznikiem do uchwały jest załącznik graficzny, który w sposób precyzyjny wskazuje, jakiego obszaru opracowanie to dotyczy. Są to dwie działki, które mają charakter rolny i zmiana, która będzie wprowadzana do planu, będzie dopuszczała, aby na tych terenach rolnych została dopuszczona działka siedliskowa, ponieważ są to tereny rolnicze i właścicielami są rolnicy. Ponadto będzie w uchwale będzie skorygowany wskaźnik dotyczący budynków gospodarczych. Projekt omawiany był na komisji i uzyskał Państwa pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Radny Mirosław Hochu. Ja chciałbym się dowiedzieć dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to znaczy, co to znaczy, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o teren siedliskowy. Znaczy, co właściciel tam może zrobić? Czy może te działki dzielić? Czym może zabudować? W jaki sposób? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie dotyczy właśnie tych wskaźników, o których Pani mówiła, żeby Pani powiedziała, jakie to są wskaźniki. Dziękuję. Działka siedliskowa to jest dedykowana jako posadowienie na tej działce budynku mieszkalnego, który jest powiązany z funkcją rolniczą. Czyli to jest działka siedliskowa, to jest, może ją wybudować rolnik, który chce mieszkać przy swoim, czyli może powstać budynek jednorodzinny, dedykowany rodzinie rolnika. Natomiast na tych terenach rolnych w ogóle nie ma wskaźników dotyczących pomieszczeń gospodarczych, więc to będą dedykowane, jeszcze nie mamy projektu, więc ja nie wiem, jakiej rzędu będą wielkości, ale średnio dla budynków gospodarczych to są minimalne wysokości. Więc te wskaźniki, bo to są jako wszystko to, co jest związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Radny Marcin Michałków. Pani kierownik, następujące mam pytanie. Czy w ramach uchwalania planu miejscowego tą działkę można podzielić na kilka innych, mniejszych i również one będą jako działki siedliskowe? Czyli rolne z funkcją siedliskową. Ja nie pamiętam w tej chwili, jak w obecnym planie jest powierzchnia minimalna zabudowy. Nie umiem odpowiedzieć, jak jest w obecnym planie. Natomiast my projektu jeszcze nawet nie robiliśmy, więc trudno mi nie przewiduję, aby ta zmiana różniła się. W obecnym planie był inny zapis sformułowany. Ale na tym etapie ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze raz Marcin Michałków. Czyli nie umie Pani odpowiedzieć na pytanie, czy ta działka będzie podzielona na kilka mniejszych, tak? Dobrze zrozumiałem? Nie ma jeszcze projektu uchwały o planie przestrzennym. Nie ma takiego dokumentu, a to w tym dokumencie jest informowane, czy działka podlega podziałowi, w jakiej wielkości jest minimalna powierzchnia wydzielanej działki. To wszystko reguluje plan miejscowy. A takiego planu jeszcze nowego nie mamy. Natomiast nie sprawdziłam tej informacji w obecnie obowiązującym planie, jak w chwili obecnej można dzielić tą działkę.
Drodzy Państwo, ja przypomnę, że otwieramy ten plan miejscowy na wniosek mieszkańców, którzy się do nas zwrócili, byli na komisji, że no jednak chcieliby tą zabudowę siedliskową wprowadzić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Radny Paweł Popłoński. Znaczy odwrotnie, w takim razie, czy jest jakiś parametr, który określa minimalną powierzchnię no, terenu rolnego? Dopowiadając, wnioskując o siedlisko, tak, czy ja muszę mieć przy tym siedlisku jakąś minimalną działkę, nie wiem, spełniającą walory, nie wiem, działki rolniczej czy gospodarskiej? Za rolnika uważa się osobę, która posiada jeden hektar minimum gospodarstwa. Tam są, przy rolnikach definicja rolników jest bardzo różnicowana w zależności, bo czasami jest za tego rolnika indywidualnego uznaje się przy innej powierzchni. Także nie ma definicji jednej, która określałaby, jaką powierzchnią rolnik musi dysponować. Przy działce siedliskowej na pewno musi być rolnikiem, czyli musi mieć status rolnika. I teraz, co jest istotne, to działka siedliskowa nie musi być zabudowana budynkiem w miejscu, w którym rolnik faktycznie ma całość gospodarstwa. Czyli on może mieć na przykład w gminie sąsiedniej, tu nawet nie jest precyzowane, że musi to być gmina sąsiednia, może mieć po całej Polsce rozrzucone gospodarstwa rolne, a w jednym miejscu chce mieć działkę siedliskową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę pytań, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów za, przeciw lub wstrzymuję się. Informuję, że głosujemy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie Dolnej. Proszę o oddawanie głosów. Wyniki głosowania. Za głosowało 10 radnych, jeden radny był przeciw i dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Przed nami projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położone w Szklarskiej Porębie przy ulicy Wiosennej. Przedstawiany Państwu projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Wiosennej. Jest to działka oznaczona geodezyjnie numerem 908/3 w obrębie 6 i działka ta będzie zbywana wraz z udziałem w działce 908/2. Ta działka znajduje się w planie sprzedażowym, który jest przez Państwa zatwierdzony. Projekt omawiany był na komisji i uzyskał pozytywną Państwa opinię. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dopowiem, że także na komisji został zatwierdzony projekt podziału tej działki. No i w takiej formie już po podziale mamy przygotowaną działkę do sprzedaży. Czy są jakieś pytania odnośnie projektu tej uchwały? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uruchamiamy głosowanie. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Informuję, że głosujemy w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Wiosennej. Przedstawiam wyniki głosowania. Za głosowało 10 radnych, jeden radny był przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Jesteśmy na tym samym terenie. Kolejna działka przy ulicy Wiosennej. Proszę bardzo. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia przez Państwa zgody na zbycie działki położonej przy ulicy Wiosennej w granicach działki 908/3 w obrębie 6. Również ta działka będzie zbywana wraz z udziałem w działce 908/2 w obrębie 6. Działka również znajduje się w wykazie nieruchomości, która została przez Państwa zatwierdzona do zbycia nieruchomości i projekt omawiany był na komisji i uzyskał Państwa pozytywną opinię. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Jest jedno zgłoszenie. Radny Marcin Michałków. Pani kierownik, otworzyłem sobie tutaj ten projekt uchwały. Jakby pani pokrótce wytłumaczyła, bo tutaj widzę, że jest napisane, że to jest działka z udziałem w działce. Jakby pani to wyjaśniła, o co tutaj chodzi?
została wydzielona działka 908 przez 2. To jest działka taki pasek drogowy. Czyli wszystkie te, ponieważ nie chcieliśmy tej działki drogowej zostawiać we własnym zasobie, żebyśmy musieli tą drogę urządzać i dlatego wszyscy ci, którzy nabędą działkę, nabędą udział w tej działce i będą współwłaścicielami tej działki. Czyli to będzie droga wewnętrzna? Będzie to działka nabyta we współwłasności, która będzie spełniała funkcję działki drogowej, natomiast nie jest to w planie przestrzennym przewidziana pod drogę wewnętrzną. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Informuję, że głosujemy w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Wiosennej. Proszę o oddawanie głosów. Wyniki głosowania. Za głosowało 10 radnych. Jeden radny był przeciw i dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. I kolejna działka przy ulicy Wiosennej. Proszę bardzo. Kolejny projekt dotyczy tego samego terenu, to jest działki położonej przy ulicy Wiosennej. Działka oznaczona jest numerem 908 przez 4 w obrębie 6. Zbywana będzie również wraz z udziałem w działce 908 przez 2 w obrębie 6. Również została zaakceptowana do zbycia przez państwa w zeszłym roku. Projekt omawiany był na komisji i uzyskał państwa pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania dotyczące przedstawionego projektu? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów za, przeciw lub wstrzymuje się. Informuję, że głosujemy w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Wiosennej. Wyniki głosowania. Za głosowało 9 radnych, przeciw był 1 i 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Przed nami projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Kołłątaja. W przedstawianym państwu projekcie uchwały wyrażacie zgodę na to, aby gmina nieodpłatnie nabyła nieruchomość od prywatnego właściciela. Działka położona jest przy ulicy Kołłątaja, oznaczona numerem geodezyjnym 127 przez 2 w obrębie 7 o powierzchni 49 metrów kwadratowych. Działka ta faktycznie zajęta jest pod drogę wewnętrzną i projekt uchwały ma na celu uregulowania przebiegu tej drogi. Projekt omawiany był na komisji i uzyskał państwa pozytywną opinię. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Informuję, że głosujemy w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Kołłątaja. Wyniki głosowania. Za głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta. Proszę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie najmu nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Jedności Narodowej. Przedstawiany państwu projekt uchwały dotyczy najmu nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Jedności Narodowej. Powierzchnia to jest 9 pomieszczeń o łącznej powierzchni 73,45 metra kwadratowego. To są położone te pomieszczenia w budynku przy ulicy Jedności Narodowej 42. Zlokalizowane są na działce geodezyjnej numerem 407 w obrębie 5. Kolejna umowa najmu zawarta będzie na okres kolejnych 3 lat. A są to pomieszczenia wykorzystywane przez nasze pogotowie. Projekt omawiany był na komisji. 32, ja przepraszam, czyli widzę, a mówię co innego, przepraszam. Nie, 32 w projekcie mają państwo ujętą prawidłowy adres nieruchomości. I projekt omawiany był na komisji i uzyskał państwa pozytywną opinię. Dziękuję, otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Informuję, że głosujemy w sprawie najmu nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Jedności Narodowej. Wyniki głosowania. Za głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta. I przed nami dzierżawy nieruchomości. Pierwsza z nich przy ulicy Gimnazjalnej.
W przedstawianym projekcie wyrażają Państwo zgodę na kontynuowanie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Działka oznaczona jest geodezyjnie numerem 111/1 w obrębie 6 o powierzchni 49,5 m2. Działka wykorzystywana jest na ogród przydomowy. Projekt uzyskał Państwa pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów za, przeciw, wstrzymuję się. Informuję, że głosujemy w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Gimnazjalnej. Ogłaszam wyniki głosowania. Za głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta. Przed nami dzierżawa przy ulicy Franciszkańskiej. Poproszę. W przedstawianym projekcie wyrażają Państwo zgodę również na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą działki położonej przy ulicy Franciszkańskiej, oznaczonej geodezyjnie numerem 611/56 w obrębie 5 o powierzchni 111 m/36 cm. Kolejna umowa będzie zawarta na okres kolejnych 3 lat. Projekt omawiany był na komisji i uzyskał Państwa pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Informuję, że głosujemy w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Franciszkańskiej. Wyniki głosowania. Za głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta. Przed nami projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Demokratów. Jest to projekt uchwały, który dotyczy również przedłużenia umowy z dotychczasowym dzierżawcą. Działka oznaczona jest geodezyjnie numerem 163/2 w obrębie 5 o powierzchni 47 m2. Kolejna umowa zostanie zawarta na okres 3 lat i będzie wykorzystywana na ogród przydomowy. Projekt omawiany był na komisji i uzyskał Państwa pozytywną opinię. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Informuję, że głosujemy w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Demokratów. Wyniki głosowania. Informuję, że za głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta. Przed nami projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Jedności Narodowej. Przedstawiany Państwu projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki oznaczonej geodezyjnie numerem 348/1 w obrębie 5 o powierzchni 18 m. Działka wykorzystywana jest na cele rekreacyjne. Kolejna umowa zostanie zawarta na okres kolejnych 3 lat. Projekt omawiany był na komisji i uzyskał Państwa pozytywną opinię. Dziękuję. Czy są pytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Informuję, że głosujemy w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Jedności Narodowej. Wyniki głosowania. Za głosowało 12 radnych. Jeden głos był wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Kolejowej. Pani kierownik, bardzo proszę. W przedstawianym projekcie wyrażają Państwo zgodę na zawarcie, na kontynuowanie umowy z dotychczasowym dzierżawcą działki położonej przy ulicy Kolejowej. Działka oznaczona jest geodezyjnie numerami 98/14/1 w obrębie 3 o łącznej powierzchni 261 m2. Działka jest z przeznaczeniem na ogród przydomowy. Kolejna umowa oczywiście zawarta będzie na okres kolejnych 3 lat. Projekt omawiany był na komisji i uzyskał Państwa pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Za, przeciw, wstrzymuję się. Informuję, że głosujemy w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Kolejowej. Wyniki głosowania. Za głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta. Przed nami kolejna dzierżawa, także przy ulicy Kolejowej. Proszę bardzo, pani kierownik.
W przedstawianym projekcie uchwały wyrażą Państwo zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 25 lat działki, która jest położona w Szklarskiej Porębie Dolnej. To jest działka położona, działka oznaczona geodezyjnie numerem 1/2 w obrębie trzecim. Działka jest o powierzchni 1274 metrów kwadratowych, a działka zabudowana jest budynkiem dworca kolejowego i ona ma powierzchnię 135 metrów kwadratowych i wykorzystanie będzie na cel jest Muzeum Motoryzacji. Równocześnie w paragrafie drugim wyrażą Państwo zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Projekt omawiany był u Państwa na komisji i uzyskał Państwa pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Ja mam jedno pytanie, bo tak jak słyszeliśmy, pan burmistrz przeczytał nam listę obiektów, na które staramy się o dofinansowanie i też ten budynek był wskazany. Czy tu nie będzie konfliktu, jeśli chcemy to przeznaczyć do dzierżawy, a tam no, miasto stara się o zdobycie dofinansowania? W każdym przypadku miasto stara się o to dofinansowanie, bo beneficjentem z programu Polski Ład jest miasto, które miasto w formie dotacji przekaże dofinansowanie prywatnym podmiotom. I tutaj podczas rozmów z zainteresowaną i tak samo mówiłam o tym na komisji, pan jest gotowy pokryć wkład własny w ramach tej inwestycji, czyli w ramach umowy, którą byśmy zawarli, jeżeli dojdzie do tego dofinansowania, to pan pokryje w imieniu gminy ten wkład własny. Radna Sylwia Cybulska. Ja mam pytanie w tej samej kwestii. Być może źle usłyszałam, ale pan burmistrz wymienił chyba kwotę 1 700 000 związaną z tą wyceną remontu tego dworca, a to była kwota, ta wycena była robiona w związku z przeniesieniem tego dworca na Hutę. Ale ona została zaktualizowana poprzez wyrzucenie z kosztorysu tego, co było relokacją, bo to był kosztorys na relokację dworca, więc on został zaktualizowany. Wiedzieć, jaka jest w tej chwili ta kwota, o którą my wnioskujemy? 1 700 000. Rozumiem. A osoba, która jest zainteresowana dzierżawą, wysłała do urzędu wycenę na 600 000 zł. I teraz czyli taka kwota miałaby być remontu. I teraz czy dodatkowy 1 000 000 zł, który się pojawił, nie dyskwalifikuje tego obiektu z tych potencjalnych, które mogą się dostać albo mogą przejść? Różnica jest 1 000 000 zł. Ale pan wskazał mniejszy zakres, natomiast jeżeli nasz kosztorys jest pełniejszy i będzie możliwość pozyskania środków do pełnej kwoty, to pan po prostu dostosował tym kosztorysie do własnych potrzeb. Natomiast to nie zmienia sytuacji, że w przypadku, kiedy tego dofinansowania nie będzie, to zakres tych prac, które będzie musiał wykonać, wiadomo, że zminimalizuje ten wkład do swoich możliwości finansowych i do tego, aby ten budynek się nie zawalił. Więc na pewno, jeśli nie będzie tego dofinansowania, to wykona w mniejszym zakresie prace te niż te, które można by było zrobić w pełnym zakresie, dysponując większą kwotą dofinansowania. Ja mam takie pytanie, czy wiemy, kiedy ten konkurs będzie rozstrzygnięty? No bo tu też moglibyśmy zdecydować się nawet na podpisanie umowy po tym, jak już będziemy wiedzieć, czy ten obiekt dostał dofinansowanie, czy nie. Czy jest jakaś data tam wskazana w tym naborze? Daty nie ma. Do końca teraz tego miesiąca jest jeszcze nabór. W poprzednich, wydaje mi się, że ten nabór będzie pewnie dłuższy niż w poprzednich tych edycjach Polskiego Ładu, dlatego że każdy podmiot mógł złożyć aż 10 wniosków, więc na pewno zespół, który będzie to analizować, będzie te prace wykonywać dłużej. Średnio w poprzednich edycjach trwało to do 4-5 miesięcy. Radna Sylwia Cybulska, AdVocem. Ja dostałam wycenę od osoby zainteresowanej i ona obejmuje łączny koszt wszystkich prac, wymianę okien, drzwi, renowację, elewacji, wymianę dachu, czyli łączne te prace miałyby kosztować 600 000. Być może jest to niedoszacowane, tylko w tej sytuacji, kiedy my przedstawiamy kwotę 1 700 000 za ten obiekt, wiemy jak on wygląda, to być może to go zdyskwalifikuje właśnie z tych obiektów, które mogą się dostać.
Myślę, że ta rozbieżność też wynika z tego, że pan zrobił sobie kalkulację ręczną. Pan nie ma kosztorysu takiego inwestorskiego wykonaną przez zespół kosztorysowy, tylko ma po prostu oszacowane na podstawie orientacji cenowej, więc pewnie stąd jest ta rozbieżność i myślę, że ten jego kosztorys jest mocno niedoszacowany. No, no nie jest też wzięte pod uwagę tutaj praca własna, tak, która tutaj na pewno będzie z tej strony. Nie? Dokładnie. Radny Marcin Michałków. Pani kierownik, ja mam następujące pytanie, bo przy aktualizacji planu miejscowego dla tego obrębu Szklarskiej Poręby Dolnej był zapis, że no właśnie, budynek zostanie przeniesiony. I teraz jak ta dzierżawa odnosi się do tego zapisu planu miejscowego? Czy my nie powinniśmy zmienić tego zapisu w planie miejscowym, żeby ten budynek pozostał na tym miejscu? Dziękuję. No, trudno mi się odnieść, czy tam jest, że tego... Nie potrafię się odnieść w tej chwili do tego zapisu, który jest w planie, na który pan się powołuje, bo nie sądzę, żeby plan eliminował możliwość zagospodarowania terenu. To po prostu to nie przypominam sobie, żeby w tekście był taki zapis, który mówi, że z tej działki można tylko przenieść dworzec, relokację i tam nie może nic być zabudowane. To po prostu no, nie sądzę, żeby taki zapis był, natomiast ja w tym zakresie ten planu pod tym kątem nie przygotowałam sobie tutaj odpowiedzi, więc nie umiem panu odpowiedzieć. Natomiast nie sądzę, żeby taki zapis był w planie wpisany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów za, przeciw lub wstrzymuje się. Informuję, że głosujemy w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Kolejowej. Wyniki głosowania. Za głosowało 12 radnych, przeciw był jeden radny. Uchwała została podjęta. Przed nami ostatni projekt uchwały. Dzierżawa nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Walińskiego. Przedstawiany państwu projekt dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki położonej przy ulicy Waryńskiego. Działka oznaczona jest numerem geodezyjnym 179/5 w obrębie drugim o powierzchni 160 m². Działka wykorzystywana jest na ogród przydomowy 154 m, natomiast na gruncie posadowione jest również pomieszczenie gospodarcze. Ono zajmuje 6 m. Kolejna umowa będzie zawarta na okres z kolejnych 3 lat. Projekt omawiany był na komisji i uzyskał państwa pozytywną opinię. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów za, przeciw lub wstrzymuje się. Informuję, że głosujemy w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Waryńskiego. Przedstawiam wyniki głosowania. Za głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta. Dziękujemy pani kierownik. Dziękuję bardzo. Pani kierownik referatu rozwoju i planowania przestrzennego nieruchomości, pani Edyta Bielecka, przedstawiła nam uchwały. Przechodzimy do ustępu 6 do porządku obrad. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji. Przypomnę, że mamy 2 protokoły z sesji lutowej oraz sesji nadzwyczajnej. Proszę bardzo o oddawanie głosów. Pierwszy z nich jest to sesja z dnia 23 lutego. Informuję, że protokół 12 głosami za i 1 wstrzymujący z sesji z dnia 23 lutego został przyjęty. Przechodzimy do sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 14 marca, przypomnę. Proszę o oddawanie głosów. Wyniki głosowania. Protokół głosami 13 za został przyjęty. Drodzy państwo, zanim przejdziemy do sprawozdań, ogłaszam 10 minut przerwy.
Witam Państwa po przerwie. Wracamy do obrad. Przed nami punkt sprawozdanie burmistrza Szklarskiej Poręby o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie przedstawi burmistrz Szklarskiej Poręby, pan Mirosław Graf. Proszę bardzo. Witam Państwa. W pierwszym bloku spraw do sprawozdania w tym okresie to były sprawy finansowe, współpraca z innymi instytucjami. 15 marca zastępca burmistrza brał udział z przedstawicielami pozostałych gmin, wspólników spółki w spotkaniu zarządu KSWiK z przedstawicielami Komisji Międzyzakładowej NSZ Solidarność w sprawie dotyczącej podwyższenia wynagrodzeń pracowników. W bloku drugim inwestycje, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo i gospodarka nieruchomościami, projekty współfinansowane. W zakresie gospodarki komunalnej, inwestycji miejskich, lasów i zieleni miejskich rozpoczęliśmy przebudowę ulicy Górnej. Trwają roboty instalacji kanalizacyjnej, kanalizacyjno-deszczowej oraz wycinka drzew. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie rozpoczną się prace typowo drogowe. Mamy nadzieję, że pójdą w miarę sprawnie. Podpisaliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej dla podpory zabezpieczającej pomnik przyrody Lipa Sądowa. Prace już się rozpoczęły, a termin wykonania określony został na 31 maja. Trwają kontrole dopłat do wody przy pomocy również pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, którego pracownice weryfikowały ilość zameldowanych osób w nieruchomościach. Rozpoczęto remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych. Aktualne warunki, jak Państwo widzicie, pogodowe, klimatyczne, nieco wstrzymują wyżej wymienione prace. Nie chcemy wszystkich tych podczas takiej aury asfaltować dróg po zimie, więc tylko jak pogoda się poprawi, będziemy robili to z większym natężeniem. Zakupiliśmy drogowe płyty betonowe JOMP w ilości 3000 na drogi miejskie. W wielu przypadkach zostały już wykorzystane i tam, gdzie są miejsca, ulice szutrowe, a w ubiegłym roku rozpoczęliśmy tam układanie tych płyt, w tym roku dokończymy. Z płyt tych właśnie, jak Państwo wiecie, utwardziliśmy nawierzchnię przy ulicy Okrzei od Kinińskiego do Bronka Czecha. W bloku trzecim w zakresie gospodarki nieruchomościami 6 marca z wynikiem negatywnym zakończyły się przetargi pisemne nieograniczone na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Izerskiej Wolności oraz nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Turystycznej 20. Brak ofert. 6 marca został opublikowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek numer 398, 9, 399, 400, 401, 402, obręb 0003 przy ulicy Piotra Skargi w Szklarskiej Porębie. Uchwała weszła w życie 14 dni od dnia jego publikacji. 10 marca wydałem oświadczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu i działki numer 126/3, obręb 0007 przy ulicy Kołłątaja w Szklarskiej Porębie. Termin składania wniosków do planu upływał 5 kwietnia 2023 roku. Informacja dla pana radnego Michałkowa. Od 12 do 19 zgodnie z planem urlopów burmistrz Szklarskiej Poręby był na urlopie planowanym, więc nie ma co na sesji wzywać go, tylko przeczytać plan urlopów, jak chce pan być precyzyjny. Tego samego dnia rozstrzygnięto pozytywnie przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat ostatniego miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej, to jest gastronomicznej, produkcyjnej i handlowej na terenie skweru radiowej Trójki przy ulicy 1 Maja. Wylicytowana kwota czynszu 8000 zł miesięcznie netto. Zaraz po urlopie 20 marca odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 46/6, obręb 003, położonej przy ulicy Parkowej o powierzchni 2059 m². Wylicytowana cena sprzedaży to 858 tysięcy zł netto. W okresie międzysesyjnym wydałem 4 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości stanowiącej własności prywatne. Ponadto wydałem 1 decyzję o ustaleniu wysokości opłaty planistycznej na kwotę 33 176 zł
Strony postępowania nie złożyły odwołania. Kwota została wpłacona na konto urzędu. Wezwałem także 4 podmioty do usunięcia reklam niezgodnych z uchwałą krajobrazową. W okresie międzysesyjnym gmina Szklarska Poręba zbyła 1 podwórko na kwotę 1413 zł z uwzględnieniem 99% bonifikaty. W zakresie projektów współfinansowanych i zamówień podpisaliśmy umowy na dofinansowanie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Pierwszy pod nazwą Integracja Polsko-Ukraińska dla Oświaty dotycząca osi priorytetowej edukacji. Całkowita wartość... Potem będzie pan pytał. Dla oświaty dotyczącej na kwotę 809 808 zł z kwotą dofinansowania 688 203 i udziałem własnym 121 604. Drugi pod nazwą Integracja przez edukację, sport i zabawę, modernizację infrastruktury sportowej, dydaktycznej w placówkach oświatowych Szklarskiej Porębie na rzecz wzmocnienia integracji uczniów z Ukrainy. Dotyczy osi priorytetowej 12 REACT EU. Całkowita wartość projektu 1 377 444 zł z kwotą dofinansowania 1 377 444 i z zerowym udziałem własnym. Złożyliśmy 10 wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład i są to, przypomnę tylko, bo to czytałem podczas spotkania. Pierwszy, remont budynku przy ulicy 1 Maja 29, przewidywana wartość inwestycji 500 tysięcy. Remont zabytkowego budynku Młyn Świętego Łukasza, przewidywana wartość inwestycji 290 tysięcy złotych. Rewitalizacja wieży kościelnej i dachu kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała, przewidywana wartość inwestycji 1 000 000 zł. Remont budynku dworcowego Szklarska Poręba Dolna, przewidywana wartość inwestycji 1 738 000, o czym była mowa przed sekundą. Piąty wniosek, remont budynku przy ulicy Grabskiego 5, przewidywana wartość inwestycji 965 125 zł. Mówię to tak zaznaczając jak gdyby w głosie, że są te niektóre kwoty, jak państwo zwróciliście uwagę, do 1 000 000 zł, o czym powiedziałem również w wytłumaczeniu, jak gdyby w nawiasie, podczas gdy prezentowałem to godzinę temu. Remont budynku przy ulicy Wzgórza Paderewskiego 4, przewidywana wartość inwestycji 49 tysięcy zł. Siódmy projekt, na który złożyliśmy wniosek, przywrócenie dawnego blasku Belwederowi 4, przewidywana wartość inwestycji 3 500 000, powyżej Urzędu Miasta. Ósmy wniosek, remont domu przysłupowego przy ulicy Odrodzenia 1, przewidywana wartość inwestycji 151 tysięcy zł. Dziewiąty wniosek, częściowa rewitalizacja zabytkowego budynku szpitala przy ulicy Sanatoryjnej 1, przewidywana wartość inwestycji 847 tysięcy. I ostatni, dziesiąty wniosek, rewitalizacja budynku przy ulicy Sikorskiego, przewidywana wartość inwestycji 2 111 370 zł. To jest tutaj, jak wiecie państwo, na wjeździe od, tak, przed Zabawkowym. Po publikacji 28 lutego ogłoszenia o naborze propozycji projektów do strategii zintegrowanego inwestycji aglomeracji jeleniogórskiej na lata 2021-2029 do miasta nie wpłynął żaden formularz zgłoszeniowy propozycji projektu od podmiotów publicznych, prywatnych bądź podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, które były do tego uprawnione. Miasto zgłosiło natomiast 4 propozycje i są to następujące projekty. Rewitalizacja Parku Ducha Gór w Szklarskiej Porębie, szacunkowa wartość 2 miliony zł. Drugi wniosek, renowacja energetyczna zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ulicy Grabskiego 5, szacunkowa wartość 1 500 000 zł. Trzeci, park edukacyjno-ekologiczno-przyrodniczy, ogród deszczowy przy ulicy Mickiewicza, szacunkowa wartość 3 miliony 700. I czwarty projekt, termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej, referat promocji miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, szacunkowa wartość 600 tysięcy zł. Dodatkowo w partnerstwie z 9 innymi gminami objętymi ZITAJ
to jest Jelenia Góra, Kowary, Piechowice, Karpacz, Mysokowice, Pielgrzymka, Świeżawa, Gryfów Śląskich i Wojcieszów, złożono propozycję projektu Sąsiedzka Pomoc ma moc o szacownej wartości całkowitej 8 988 775 zł. W piątym bloku sprawy społeczne, kultura, promocja miasta. 27 lutego brałem udział w uroczystym przekazaniu nowego ambulansu z napędem na 4 koła dla stacji zespołu ratownictwa medycznego pogotowia ratunkowego w Szklarskiej Porębie. Jest to duże osiągnięcie, bo faktycznie w Szklarskiej Porębie w wielu przypadkach, a ostatnio tragiczny wypadek na trasie biegowej, gdzie nie mogła dojechać straż pożarna i chyba dojechała, ale już za późno dojechał nasze nowe nosze, na które państwo również asygnowaliście kwotę, ściągnione przez skład. 2 marca na Polanie Jakuszyckiej uczestniczyłem w 10. Festiwalu Narciarstwa Biegowego, w tym w panelach dyskusyjnych w ramach Forum Sportów Zimowych i Turystyki. Tego samego dnia w godzinach wieczornych odbyła się projekcja reportażu Roberta Czepielewskiego na temat sytuacji na Ukrainie, przyczyn wybuchu wojny i nastrojów panujących na Ukrainie podczas wojny. Dziękuję pani Sylwii za tak kapitalne przygotowanie i chyba, jeżeli państwo nie byliście, to radzę być. W dniach 3-5 marca miałem przyjemność startować i dekorować wspólnie z moim zastępcą oraz delegacją Puszczykowa zwycięzców biegu na 6:30:50 w ramach tegorocznego biegu Piastów. 3 marca na 4 peronie mój reprezentant wręczył wychowankom Centrum Opieki nad Dzieckiem aparat fotograficzny w ramach wernisażu Fotografowie dla Domu Dziecka. Kapitalna impreza. Zresztą pan przewodniczący na większości takich imprez jest. Tego samego dnia w godzinach wieczornych uczestniczyłem w spotkaniu z hetmanem kraju libereckiego, kraju Martinem Putem. Był również marszałek województwa dolnośląskiego i jego zastępcy. Rozmowy dotyczyły możliwości zorganizowania wymiany uczestników różnorodnych zajęć sportowych, ale głównym tematem była organizacja wspólnych zawodów Szklarska Poręba i obiekt na Polanie Jakuszyckiej z Harachowem typu Puchary Świata, Mistrzostwa Świata i takie. I marszałek czeski będzie takie przygotowywał pismo do Międzynarodowej Federacji PiS i będziemy próbowali przed 2030 roku coś takiego zorganizować. Mamy nadzieję, że wspólnie nam się uda. 4 marca w Muzeum Domu Braci Hauptmann brałem udział w oprowadzeniu po ekspozycji oraz na wykład w życiu i twórczości Wlastimila Hoffmana, malarza wewnętrznego blasku. Tego samego dnia na 4 peronie uczestniczyłem w wydarzeniu Zdrówko Boskie. Proszę dosłownie tego nie rozumieć, jest to w cudzysłowie. Konferencji, panelach dyskusyjnych, spotkaniach z lekarzami, konsultacjach dotyczących profilaktyki zdrowia kobiet, spotkaniach dla kobiet pod nazwą Boskie Zdrówko. 5 marca miałem okazję obserwować bieg leśników oraz uczestników 9. Memoriału Wandy Jerzego Lechowiczów na 25 km, którego zwycięzców również dekorowałem. Przypomnę tylko, że to małżeństwo to szklarsko-porębska narciarska historia. 7 marca spotkałem się na peronie 4 z seniorami i emerytami celem omówienia bieżących spraw. 8 marca uczestniczyłem w spotkaniu z autorką ekranizowanej powieści Zostań u mnie na noc. Też proszę w cudzysłowie. Joanna Szczepcińska. Jak przeczytałem tytuł, to straciłem, kto to pisał. 18 marca zastępca burmistrza reprezentował mnie w Harachowie na tak zwanym przyjeździe Karkonosza. Dziękuję panie burmistrzu. 21 marca w Centrum Muzealno-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego uczestniczyłem w konferencji na temat zagrożeń i atrakcji turystycznych, przyrodniczych i krajobrazowych miejscowości regionu. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych miałem przyjemność wysłuchać występu chóru Porębianie. Już kończę. 26 marca wraz z pracownikami Referatu Promocji Miasta brałem udział w wernisażu wystawy zdjęć domu przysupowych w Niemczech. A 29 marca spotkałem się z młodą mieszkanką Szklarskiej Poręby Wiktorią Głodek, która osiąga niebywałe sukcesy w kolarstwie górskim. Jest to 3. najlepsza juniorka młodsza na Dolnym Śląsku. Otrzymała od nas piękną szklarsko-porębską kurtkę, prezenty
i wszystkie ręce na pokład, bo mamy trzy wyzwania, sponsor, badania lekarskie, o ile pamiętam, jeszcze coś, obiecałem, że to załatwię. To wszystko, dziękuję serdecznie. Dziękuję panie burmistrzu za przedstawienie sprawozdania. Otwieram dyskusję, czy są pytania? Radny Radosław Przybylski. Ja bym chciał zapytać, wspomniał pan o tym projekcie wsparcia dla rodzin z Ukrainy. I chciałbym, jakby pan mógł przybliżyć, panie burmistrzu, jak tu sytuacja się rozwija z uchodźcami z Ukrainy, którzy mieszkają tutaj w Szklarskiej, czy ich przybywa, czy ich ubywa, jak to wygląda, powiedzmy, teraz w odniesieniu, nie wiem, do pół roku temu, albo początku roku, jak się sytuacja, w którą stronę się rozwija? Sekretarz miasta, pani Agnieszka Gwóźdź, proszę bardzo. Samo sprawozdanie dotyczyło tych projektów o integracji polsko-ukraińskiej i włączaniu przede wszystkim dzieci w te wszystkie działania, nauczycieli również. Natomiast jeśli chodzi o sytuację obywateli Ukrainy, około 550 osób jest na dzisiaj na terenie miasta Szklarskiej Poręby, tych zarejestrowanych. Raczej tendencja jest zniżkowa, natomiast no, też obserwujemy, jak ten trend będzie się zmieniał na skutek, jak państwo wiecie, nowe rozporządzenia, nowe ustawy i regulacje prawne określają już odpłatność za pobyt rodzin ukraińskich. Na dzisiaj zbieramy, sondujemy to wszystko na podstawie pewnych ankiet. Jest tam pewne uprawnienie dla osób, które są w trudnej sytuacji życiowej. Ta trudna sytuacja jest określana dokładnie tak samo jak dla Polaków, czyli brak na przykład możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem, znaczy konieczność sprawowania opieki nad małym dzieckiem, która powoduje, że dana osoba nie może, znaczy konieczność sprawowania opieki nad małym dzieckiem, która powoduje, że dana osoba nie może pójść do pracy. Ale z tych ankiet nie ma takiej tendencji, spodziewaliśmy się więcej tych osób, które będą chciały tego zwolnienia od tej opłaty. Na dzisiaj to jest 40 zł od osoby, natomiast od czerwca lub lipca to ma być 70 zł. Na razie jest sytuacja opanowana, dużo pracy jest takiej papierkowej z analizowaniem tych ankiet, ponieważ one też wpływają w języku ukraińskim i to jest pewna trudność, ale jest wszystko w porządku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radna Sylwia Cybulska. W sprawozdaniu pojawiła się informacja o parku przy ulicy Mickiewicza i kwocie przeznaczonej, nie zrozumiałam, czy na rewitalizację, czy na co, w park przy ulicy Mickiewicza. Szanowni państwo, to jest tak zwana fiszka, którą składamy do strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji jeleniogórskiej. Taki projekt zaproponowaliśmy. Chodzi o zrewitalizowanie i udoskonalenie, ulepszenie tego parku, który jest przy ulicy Mickiewicza, poprzez zagospodarowanie takimi kaskadami deszczowymi, odzyskiwaniem tej wody opadowej przede wszystkim. I to jest właśnie taki projekt, który proponujemy do wpisania do strategii ZITAJ. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Paweł Popoński. A ja mam pytanie do pana burmistrza, w zasadzie chyba do zastępcy, który był w imieniu pana burmistrza. Pytanie jest o UKSW IKAI. Czy wiadomo coś, jak idą prace związane z modernizacją oczyszczalni, na jakim to jest etapie, czy są jakieś problemy, czy wszystko przebiega zgodnie z planem? Gdyby pan mógł w kilku słowach. Zastępca burmistrza Szklarskiej Poręby, pan Zbigniew Misiuk, proszę bardzo. Serdecznie witam państwa. Spotkanie, o którym wspominał pan burmistrz, dotyczyło przede wszystkim problemów płacowych, jeżeli chodzi o załogę pracowników spółki Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. W tej sprawie występowały związki zawodowe o zwiększenie wynagrodzenia w związku z dużą inflacją. Wyników tych rozmów na dzień dzisiejszy jeszcze nie znam, bo tam były podane terminy do końca marca tego roku. Wiem, że spółka jako taka boryka się z problemami finansowymi. Pan prezes tłumaczył, że nie wie, czy będzie w stanie sprostać oczekiwaniom związkowców. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, modernizację oczyszczalni,
przebiega zgodnie z harmonogramem na razie, także tutaj się nic zagrożenia nie widać. Dziękuję. Pan burmistrz jeszcze chciał zdanie? Proszę bardzo. Tutaj nie do, znaczy nie miałem zapisanego, bo nie dopowiedział i nie dopowiedziałem tego. Byłem jeszcze zaraz po powrocie w Karkonoskim Parku Narodowym na dużym spotkaniu. Zresztą pan burmistrz był parę tygodni wcześniej, a sprawa dotyczy, uważajcie państwo, przekazania policji dolnośląskiej, wojewódzkiej, przekazania górnej stacji wyciągu, starego wyciągu na Szrenicę. Tej, przepraszam, tak ujmę, no ale tak to wygląda, tej ruiny. W celu postawienia tam, ja tu zapisałem sobie anten dla tych, nazwę to grup siłowych, czyli GOPR-u, służb siłowych, policji, wojska i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, na pewno ten wniosek wpłynie wtedy, kiedy pan burmistrz był, obiecali, że złożą, nie złożyli. Od tego rozpocząłem z taką pretensją, że tak powiem, spotkanie parę dni temu w Karkonoskim Parku Narodowym w Sobieszowie, że najpierw musi dokument wpłynąć, żebym ja mógł przedstawić radnym, żeby zdecydowali. To jest bezpłatne przekazanie którejś służb. Oni nie są zdecydowani, czy będzie to policja, czy Karkonoski Park Narodowy. Karkonoski Park Narodowy ma pieniądze, policja chce być użytkownikiem tego, ale nie ma pieniędzy. No, natomiast to już jakby mało istotne, ważne jest to, że nie będzie to, mi się wydaje, nie będzie to już Szklarskie Poręby problem, jeżeli chodzi o dojazdy, modernizację tego. Tutaj radny Michałków chyba na ten temat najwięcej wie, bo jest to na terenie jego miejsca pracy, że tak powiem, i wie, w jakim stanie to jest dzisiaj i wie, w jakim stanie to może być za rok, za dwa, jak będzie tak opiekowane, jak przez nas sporadycznie, przez nasze służby MZGK. W związku z tym to będzie na tapecie za chwilę i myślę, że tu korzyść będzie również dla Szklarskiej Poręby i dla bezpieczeństwa naszych turystów przebywających w górach. Więc na pewno ten wniosek lada chwila do Szklarskiej Poręby wpłynie i będziemy na ten temat debatowali. Radny Marcin Michałków. Tak, na szybko jeszcze, jakbym się mógł odnieść do tego, co pan burmistrz powiedział, ale mam inne pytanie. Tak, no temat jest ważny, natomiast to wymagałoby chyba jednak dyskusji i przemyśleń, dlatego że w mojej ocenie kolej linowa jednak powinna kończyć się przyszłościowo na górze. I to ze względów bezpieczeństwa letniego czy nawet zimowego, ale to jest temat do dyskusji. Ja mam pytanie o ulicę 1 Maja i o remont, który się toczy. I zapytuję tak co miesiąc i chciałem również dzisiaj zapytać, na jakim etapie są prace. Czy wiemy już coś na temat zamknięcia mostu na Kamiennej? No to będzie wiadomo dla nas duże wyzwanie dla mieszkańców, nie tylko, kiedy ten most będzie zamknięty, i dotyczy to moje pytanie. Dziękuję. To właściwie powinniśmy w sprawach różnych zgłosić, bo jesteśmy przy sprawozdaniu, ale widzę, że pan burmistrz gotowy jest, żeby odpowiedzieć. Proszę bardzo, zastępca burmistrza. Z harmonogramu, który jest nam przekazywany i dostępny, na razie znamy tylko przybliżone terminy zakończenia prac na pierwszym odcinku w wymianie kanału rzecznego, który jest od ulicy Kinickiego do ulicy Wrzosowej. Tam niestety inwestor napotkał na wiele trudności dotyczących zarówno instalacji gazowych, energetycznych, sieci wodociągowej. To jest na bieżąco jakby usuwane w uzgadnianiu z właścicielami tych sieci. Natomiast co do mostu na 1 maja, jeszcze dokładnego terminu wejścia, co do daty dokładnej nie znamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słowo, będziemy starali się i myślę, że to jest naszym obowiązkiem, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, że jeszcze nie będzie ten odcinek w miarę przejezdny, a zamkniemy most. I chyba w tym istota tego pytania jakby przyszła w tym kierunku i będziemy starali się właśnie tego tematu i bronić, ale i wykonawca sobie zdaje sprawę z kłopotów, które by wynikały z jednoczesnym robieniem tego odcinka, a likwidowaniem mostu. Przy moście, o ile pamiętam, też jakieś tam znalazły się problemy wynikające z źle postawionych schodów, o ile pamiętam, przy dworcu PKS, nazwijmy to, przy tych restauracjach i tak dalej, które wchodzą troszeczkę na teren chodnika. Też powiat będzie miał tam pewien kłopot. No ale to myślę, że te kłopoty są do przeskoczenia, ale tego rodzaju problemy, nie jestem adwokatem wykonawców, mimo że tam staramy się, kilka razy byłem osobiście na zebraniu budowy, czy jak to tam się nazywa,
i staramy się tam swoje 5 groszy jednak w ochronie normalnego życia mieszkańców wcisnąć. Natomiast te kłopoty, które są na tym odcinku, jak Państwo widzicie i się interesujecie, chodzi o te przepływy, to wiem, że w projekcie nie było tych bloków, jak gdyby tych kół, czy jak to tam nazwać, tych kręgów, i one w trakcie modernizacji czy wykopu, one zostały wprowadzone do budżetu i do inwestycji i do projektu. Więc cały czas to coś tam nowego wychodzi, ale myślę, że tego rodzaju poważne potraktowanie tematu chyba da Szklarskie Porębie już spokój na wieki wieków. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam punkt sprawozdanie burmistrza Szklarskiej Porębie i przechodzimy do sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w okresie międzysesyjnym. Zacznijmy od Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Robert Kotecki. Poproszę o sprawozdanie. Komisja Rewizyjna w omawianym okresie spotkała się 4-krotnie. W dalszym ciągu trwa jeszcze kontrola problemowa burmistrza w zakresie zleconych do opracowania dokumentacji i koncepcji projektowych za lata 2010-2021 oraz ich realizacji. No dodam tylko, żeby to sprawozdanie troszkę się różniło od poprzednich, że jesteśmy już jakby przy końcu tej kontroli. Komisja będzie pomału kończyła pracę i myślę, że na kolejnej sesji przedstawimy już protokół i wnioski pokontrolne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o sprawozdanie przewodniczącego Komisji Finansów i Spraw Społecznych, radny Paweł Popoński, przewodniczący komisji. Komisja w omawianym okresie spotkała się 2-krotnie. Pierwsze spotkanie 10 marca gościliśmy koleżankę z Referatu Ochrony Środowiska i opiniowaliśmy uchwałę, która była przedmiotem dzisiejszej sesji. Na tej komisji również gościliśmy burmistrza i komisja przychyliła się do propozycji zwiększenia środków na drugi rzut, w cudzysłowie, budżetu obywatelskiego, na drugie rozdanie. Przepraszam, pożytku publicznego, tak, dziękuję Państwu. Natomiast drugie posiedzenie było posiedzeniem wspólnym tutaj na czwartym peronie i dotyczyło no, również kwestii, która była dzisiaj no, tak burzliwie omawiana na początku. Mówimy o zagospodarowaniu terenu po kopalni Stanisław. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodnicząca Komisji radna Sylwia Cybulska. W omawianym okresie komisja nie spotkała się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No już wiemy, że w tym miesiącu przyszłym trzeba będzie się spotkać, bo dzisiaj wpłynęła petycja. Pozwolą Państwo, że przedstawię sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego za miesiąc marzec. Komisja obradowała 3-krotnie, 6, 13 i 27 marca. Dnia 6 marca komisję poprowadził mój zastępca, radny Krzysztof Jachn, za co bardzo dziękuję. W dniu 13 marca odbyła się wizja w terenie na ulicy Spokojnej w związku z wnioskiem właściciela posesji ulica Spokojna 2 o sprzedaż bądź dodzielenie do działki sąsiedniej. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Ponadto na posiedzeniu komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Kołątaja. Ona dzisiaj była procedowana. 27 marca rozpatrzono projekty uchwał związane z utrzymaniem czystości porządku na terenie miasta, związane z planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, które też dzisiaj zostały przyjęte. Ponadto 27 marca przyjęliśmy w ramach prac Komisji Mieszkańców oraz zgłoszono aż 10 spraw różnych. No, protokół bardzo rozbudowany, zachęcam do lektury. Protokoły, przypomnę, są udostępnione w BIP-ie. No i tak jak mój poprzednik powiedział, radny Paweł Popoński, 20 marca spotkaliśmy się na peronie czwartym. Komisja była transmitowana online. Komisję oglądało około 90 osób. Nie sprawdzałem odczytów, ile osób już oglądało to spotkanie, ale w poniedziałek to było ponad 2000 osób oglądało to spotkanie. To tyle, jeśli chodzi o sprawozdania. Przechodzimy do punktu odpowiedzi na interpelacje. Na poprzedniej sesji interpelację złożył radny Piotr Kozioł. Proszę odczytanie odpowiedzi na interpelację panią sekretarz miasta Agnieszkę Gwóźdź.
Szanowni Państwo, na poprzedniej sesji wpłynęła interpelacja pana radnego Piotra Kozioła. Cztery pytania zostały zadane. Odpowiadam w kolejności. Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie jest realizowany w latach 2022-2026, a zobowiązania, czyli zawieranie stosownych umów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z gminami podejmowane będą do 30 czerwca 2024 roku. Ani wytyczne programu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ani ustawy nie precyzowały, który z organów JST ma przeprowadzić wymagane procedury. Dla przykładu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z października 2022 roku zostały unieważnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu w listopadzie 2022 roku. Podobnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku jeszcze w grudniu unieważniła uchwałę Rady Gminy Sztutowa, uznając, że podjęcie badanej uchwały było bezprzedmiotowe, gdyż Rada Gminy nie miała kompetencji do jej podjęcia. Najistotniejszym problemem z wprowadzaniem regulaminów korzystania z programu było ustalenie w programie progów dochodowych dla beneficjentów. Powtórzenie tych zasad w regulaminach uchwalanych przez Rady Gmin uznano za niedopuszczalne ze względu na przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, gdzie przyznanie dotacji nie jest uzależnione od jakichkolwiek progów dochodowych. Według posiadanych informacji w związku z uchylaniem przez regionalne izby obrachunkowe takich uchwał rad gmin przyjmuje się, że regulaminy są podejmowane z pominięciem organu uchwałodawczego. Mając na uwadze powyższe trudności, jakie zaistniały w końcu ubiegłego roku dotyczące zgodnego z prawem wprowadzenia programu w życie, gmina Szklarska Poręba przystąpi do programu w drugim naborze. Wstępny akces już został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Pytanie drugie. Z pewnością zawsze znajdą się beneficjenci programów służących poprawie jakości powietrza. Po przystąpieniu do programu będę do tego gorąco zachęcał. Pytanie trzecie. Gmina nie zamierza samodzielnie realizować działań z zakresu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszania emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej. Na chwilę obecną gmina udziela dotacji celowej na zadania służące ograniczaniu niskiej emisji, polegającej na trwałej zmianie systemu ogrzewania na nowe ekologiczne źródła ciepła. Trzy pytania jednak były, przepraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie interpelacji radnych. Czy radni chcieliby złożyć interpelację? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 11. Wnioski i zapytania radnych. Proszę bardzo. Radny Radosław Przybylski. Dziękuję. Ja mam, przepraszam. Tak, ja mam takie pytanie, ponieważ ostatnio zauważyłem, że w swoim sąsiedztwie tutaj jest most przez potok Kamieńczyk i jest on zamknięty. Przepraszam, że to może nie jest, nie wiem, czy to jest na tą chwilę temat, ale być może jest coś wiadomo. Jeśli tak, to bardzo proszę jakąś informację, bo chodzi o most, który do tej pory był użytkowany przez mieszkańców, przez turystów. Teraz coś się stało, nie do końca, przynajmniej ja wiem, co tam się zadziało. W każdym razie most został, no jakby dostępność do korzystania z tego obiektu została jakby tutaj ograniczona, więc chciałbym zapytać, czy coś wiadomo, o co tam chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Most, o której pan radny mówi, łączył dwie strony rzeki i przejście na drugą stronę rzeki wchodziło na działkę prywatną. Właściciel działki prywatnej nie wyraża zgody na przechodzenie przez ten most. Natomiast drugim wątkiem, który był poruszany wspólnie z nadzorem budowlanym, jest fakt słabego stanu technicznego tego mostu i z tych dwóch powodów ten most nie może funkcjonować, jest po prostu zamknięty. Tak, no nie ma możliwości przejścia przez teren prywatny na drugą stronę rzeki. I zobowiązanie dostał ten prywatny podmiot, tak? Tak. Budowlanego. Radosław Przybylski, ad vocem. Cóż, no wiadomo, że to jest taki most, z którego do tej pory korzystało dość sporo ludzi, czy tam mieszkających obok, czy turystów, bo to jest na pewno swego rodzaju spory skrót. I czy na przykład były brane pod uwagę, rozważane kwestie, w jaki sposób wspierać właściciela tego, czy jest jakaś otwartość na rozmowę. No chodzi o to, co zostało, czy zostało coś w ogóle zrobione, jakaś rozmowa z właścicielem tego obiektu,
żeby jednak to przejście tam było, funkcjonowało jakoś w przyszłości. Znaczy ja proponuję, żeby ewentualnie pan jako radny tej dzielnicy spróbował porozmawiać po sąsiedzku z właścicielem działki i, no ale ja mówię o sąsiedztwie, nie? Natomiast no, trudno nam jest oczekiwać, żeby właściciel prywatnej działki wyrażał zgodę na publiczne udostępnienie, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, most jest technicznie słaby, jest zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, co też dodatkowo zobowiązuje właściciela nieruchomości na zabezpieczenie. Jeżeli można, proszę Państwa, no tutaj to, co powiedział burmistrz na końcu, no każdy z nas, żadne z nas chyba nie zdecydowałoby się na to, żeby, ja już abstrahuję od stanu technicznego mostu, no ale kiedyś, no jest to prywatna własność działka. Ja wiem, że do tej pory tak było, działka, most, ludzie chodzili sobie, przyzwyczaili się, ale dzisiaj znalazł się właściciel, nie wiem skąd, spoza Szklarskiej Poręby, nie wiem czy nie ze Szczecina, i przyszedł i powiedział, że on to ogrodzi i nie życzy sobie, żeby wchodzić na jego działkę jeszcze tabunami, wycieczkami. No to nie nasz, przepraszam, że tak powiem, no nie nasz przyzwyczajenie wieloletnie czy sprzed kilkudziesięciu lat było dość fajne i ułatwiające życie ludziom, no ale dzisiaj wreszcie powiedział właściciel działek stop. Radna Sylwia Cybulska, ad vocem. Ja mam pytanie, czy my wiemy, kiedy ta działka została sprzedana i jak była sprzedawana, tam od zawsze, właściwie od czasów jeszcze przedwojennych, biegła ścieżka i właściwie nie jest to most, a kładka dla pieszych. Czy jest możliwość jakiegoś alternatywnego wytyczenia tego przejścia? Wiemy, że ta działka druga sięga dość daleko, prawie pod Sokole Oko, ale czy jest możliwość jednak jakiejś alternatywy poprowadzenia wytyczenia ścieżki czy postawienia kładki, ażeby jednak zarówno ludzie, jak i turyści mogli tamtędy przechodzić. No przypominam, że ta ścieżka tam jest od co najmniej 180 lat. Szanowni Państwo, ja proponuję, żeby na spokojnie na komisji usiąść, sprawdzić warunki terenowe, działki, właścicieli działek, zakres własności Wód Polskich i ewentualnie wtedy szukać jakiegoś rozwiązania. Nie? Dziękuję bardzo. Radny Marcin Michałków. Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, mam pytanie o remonty cząstkowe dróg, bo zauważyłem, że chyba coś już się zaczęło dziać na ulicy Wolności. Częściowo wykonano pracę w obrębie skrzyżowań z ulicą Oficerską i chciałem się zapytać, jak to wygląda i harmonogram na pewno taki funkcjonuje. Jak będziecie państwo naprawiali drogi po zimie? Dziękuję. Znaczy burmistrz wspominał przed chwilą, że zrealizowaliśmy część zadań wedle jakby meldunków i informacji zarówno mieszkańców, jak i straży miejskiej, tych najbardziej pilnych. Natomiast pozostałe zadania będą realizowane, jak się wyraźnie poprawi pogoda i wtedy no, wszystkie ulice, które są w stanie nieprzejezdnym, dziurawe, muszą być naprawione według kolejności wynikającej ze stanu technicznego tych dróg. Nie? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. W uzupełnieniu, jak pan doskonale wie i państwo wiecie, jeździcie po Szklarskiej Porębie i tych nierówności, dziur, mówiąc już kolokwialnie, na terenie miasta jest w najmniej oczekiwanych miejscach niesamowicie dużo, małe, większe, no i myślę sobie, że są niektóre części miasta, które są słabo przejezdne, staram się być delikatny. Natomiast są takie miejsca, zobaczcie, zwróćcie państwo, w okolicach hotelu Radisson, tam już jest tragedia, żeby przejechać. Ja wcale nie twierdzę, że tą drogę powinniśmy robić w 100% jako miasto i na pewno na to nie pójdziemy. Tak. Natomiast jest tam naprawdę dość duża, ciszej panie mecenasie troszkę, i jest to miejsce na pewno nieprzyjezdne, a ludzie na to narzekają i chyba mają rację. Natomiast w innych miejscach Szklarskiej Poręby będziemy robili, tak jak powiedział pan burmistrz, w zależności od uczęszczania, w mojej ocenie, uczęszczania tą drogą, ale i również stanu drogi. Na przykład jest, nowych dziur się pokazało masę na odcinku drogi od tam z osiedla Huty do Bornitu. Tak, do Bornitu, tam ta droga leśna. No też uważam,
że tu będziemy rozmawiali z nadleśnictwem, czy mamy to robić, jako że jest to ich droga leśna, prawda? Czy mamy to robić w pierwszej kolejności, czy oni nam spróbują troszeczkę pomóc w tej inwestycji. To nie jest takie tylko załatanie, bo to są koszty, więc będziemy negocjowali z właścicielami dróg również. Radny Marcin Michałków, ad vocem. Tak, ad vocem, bo pamiętamy, że w poprzednim roku te prace związane z naprawami cząstkowymi ruszyły dosyć późno. Już teraz nie będę wnikał, dlaczego tak się stało. No stało się, jak się stało. I nie udało się pewnych dziur, pamiętam pana burmistrza, zastępcę pana burmistrza pytałem o to, no nie udało się ze względu na pogodę, tak, bo to już i temperatura i opady deszczu wtedy nie pozwoliły na dokończenie właśnie napraw tych cząstkowych, na przykład na ulicy Zdrojowej, na ulicy Wolności też nie udało się wszystkich dziur naprawić. Także właśnie myślałem, że może jest to kontynuacja tych napraw z zeszłego roku, ale już wszystko wiem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Zgadza się. Radny Mirosław Chochuł. Ja chciałem spytać o ulicę Sanatoryjną, a konkretnie o wiadukt, barierę. Tam kilka dni temu przejeżdżałem i zauważyłem, że tam ta wiata jest, chyba ktoś tam wjechał, nie wiata, tylko bariera jest uszkodzona, ktoś tam wjechał. Proszę? No właśnie, i jak ta kwestia wygląda? Czy miasto stara się o jakieś odszkodowanie? Wiadomo, kto to zrobił. Ta informacja była przekazana w czasie dzisiejszej sesji. No to, jest na łączniku kolejowa sanatoryjna. Okay. Okay. Dziękuję bardzo. Jest zgłoszone, otrzymaliśmy odszkodowanie, będziemy naprawiali. A czyli to o to chodziło, tak? Wnioski, zapytania radnych, czy jeszcze są zgłoszenia? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 12. Sprawy różne. Radny Radosław Przybylski. Chciałbym Państwa tutaj zgromadzonych oraz wszystkich Państwa oglądających dzisiejszą sesję zaprosić na koncert 15 kwietnia, który będzie miał miejsce tutaj obok na czwartym peronie. Wystąpię między innymi ja z zespołem Mono Kolektyw. Muzyka instrumentalna. Zapraszam serdecznie już dzisiaj. Dziękujemy za zaproszenie. Radny Paweł Popłoński też z zaproszeniami. A ja chciałbym Państwa zaprosić do kibicowania w najbliższą sobotę w godzinach między 10 a 15. Myślę, że w okolicach godziny 15 będą finały. 40. AMP Kamienna, czyli zawody w kajakarskie górskim. I ja, broń Boże, nie będę występował. Burmistrz Kaskie Poręby, pan Mirosław Graf, proszę bardzo. Chciałem właśnie na te zawody zaprosić, bo ja będę je otwierał, także chętnie przed Państwem wystąpię. O godzinie 10 całkiem poważnie mówię. A proszę Państwa, tutaj Sylwia nie powiedziała, ale od godziny 11 do 16 w sobotę jest spotkanie wielkanocne, są warsztaty dzieci na peronie czwartym. Zapraszam Was serdecznie, bo dla dzieciaków, jak przychodzą dorośli, jest to duże wyróżnienie, więc bardzo Was zapraszam. Od 11 do 16 warsztaty wielkanocne na peronie czwartym. Dziękuję bardzo. Prosiłaś mnie. W sprawach różnych zapraszamy oczywiście. Tylko powiedzieć, że na wczorajszej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę dotyczącą zwolnienia mieszkańców ulicy Naumowicza z obowiązku opłaty za dokumenty przy wymianie. Także to wczoraj, na wczorajszej było sesji, więc nasi mieszkańcy nie będą musieli zapłacić za wymianę. Dziękuję. Tak. Nie widzę zgłoszeń w sprawach różnych. Przechodzimy do punktu 13. W związku z wyczerpaniem porządku obrad... Abramowicza, tak. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, drodzy Państwo, zamykam 70. sesję Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby. Dziękuję bardzo.